Wiedziałem, że coś zepsuję. No siemaneczko, teraz już mikrofon włączony. Witajcie, witajcie, witajcie. Siemaneczko, z tej strony Judy. I moi drodzy, witam was na kolejnej serii, którą pokochaliście, czyli Koło Tortury, tym razem w nowej grze. I to tak naprawdę w nowej. Gramy w Pokémon Grueling Gold, czyli naprawdę zupełnie nowy hack, który wyszedł, znaczy właściwie to fangame, w 2024 roku, w marcu, więc jest świeżutki, więc będzie się działo, jest też ponoć dość trudny, więc zobaczymy, co tu się stanie. A kogo my tu mamy? Leśny! Czy będą nowe pola? Będą. A być może na kolejnych streamach będą się jeszcze jakieś pojawiać. Dziękuję za 33 miesiące wspierania. Drobski, 38 miesięcy. Chcę znowu włączyć te emocje, ale wiadomo. Drobski, witamy, witamy. Moi drodzy. Będzie się działo. Będzie się działo i to dużo będzie się działo. A kogo my tu jeszcze mamy? Najpierw się z wami przywitam. Bomba się ze mną przywitał. Jasna cholera, tak, na dobry start, dziękuję. O Jezu, to jest ta seria, to jest znowu ta seria, w której muszę naliczać te zakręcenia nadchodzące. Dwa! Dziękuję bardzo wam i pozdrawiam serdecznie. Co tu się dzieje, jak będzie Anon, to ja go chcę. Mularów, znaczy może będzie, a ponoć w tej grze nawet ma mega ewolucję z tego, co widziałem. A kogo my tu jeszcze mamy? Snajper, Tymon, Mikkel, Szymix, Peterson, Grzegorz Kurowski, Maja, Driftek, Jaro, Treneiro, Kazor, Mosmi, Maciek, Bin, Ryder, Jeleń, Agnieszka Nowicka, Kaczy, Insomnia, Lunar, siemaneczko, siemaneczko. Moi drodzy, jak widzicie, witajcie w Pokémon Grueling Gold, czyli oczywiście fanowskiej wersji. A jak żeby inaczej, jest tutaj tylko region Johto, od razu wam powiem. Kanto ma być dopiero wprowadzony, na razie jest tylko Johto. Ale i to może nie być łatwe. Ale zobaczymy. Zobaczymy, będzie grubo, no ja myślę. Siema Beta. No wiadomo, wiadomo. No to przedłuża. Mikkel, no i prawidłowo, prawidłowo, dziękuję. Siema Szaki, co mi ominęło? Nie, no dopiero zacząłem, spokojnie. Bez szczegółów, ale chociaż nazwy. No ale to zobaczycie, jak będę kręcił, bo już mamy dwa nadchodzące obroty, spokojnie. Zobaczycie, pewnie niektórzy już od razu rozszyfrują, co tam jest. Więc spokojnie. Siema Damian, witam. Kitty Cat, Brzuzek, Adam Piątek, Karol Kryte, Zielony Kurczek, siemaneczko, siemaneczko. Moi drodzy, powiem tak. Może powiem tak pokrótce, czego się spodziewać. Słuchajcie, to jest fangame, czyli on jest stworzony na własnym silniku. Tak jak miało to na przykład miejsce z Pokémon Infinite Fusion czy Insurgents. To dla mnie pierwszy pok strawy. No może tak być, może tak być. Hajuna, dziękuję. Ja tu już trzy zakręcenia. Co się dzieje? Dziękuję bardzo, więc na pewno będziemy kręcić, jak widać, dzięki wam. Moi drodzy, w tej grze, tak jak mówię, własny system, grafika, mimo tego, że to druga generacja, to nie jest to grafika z takiej typowej drugiej generacji, ani nawet z Heart Gold czy Soul Silver, tylko bardziej jest wzorowana na trzeciej generacji i uważam, że bardzo fajnie, bo tam była naprawdę fajna grafika. Oprócz tego pewnie zastanawiacie się, ile jest Pokémonów, bo niektórzy z was pewnie sobie myślą, ojejku, co tam, druga generacja? O jasna cholera, może uda się zostać starterem, co pewnie nie przetrwa za długo. Piki, dziękuję. O Jezu, ile to się dolicza? 5, 8, co się dzieje? Piki, ja dziękuję, ja wiem, że ta kwota nieprzypadkowa, że te 300, bardzo dobrze, dziękuję. Jasna cholera, co tu się dzieje, moi drodzy? Ja tu opowiadam, co się dzieje, a nie jestem w stanie, bo odwalacie rzeczy, niesamowite piki. Dziękuję raz jeszcze. Aż cel wbity. Nie mam pytań, dobra, zaraz nowy ustawimy. Co się stało się? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, jest i Fuego. Witamy moderatora, witamy. Moi drodzy, tak więc tu nie ma drugiej generacji tylko. Tu nawet nie ma, że tam do czwartej generacji. Moi drodzy, tu są Pokémony do dziewiątej generacji, tak. Możemy spotkać Pokémony z takich regionów jak Paldea, Galar, Alola, Kalos, Unova, no cholera, z każdego, jaki na razie istnieje, więc dużo, dużo. Siema Kozur, siema Olives, Laserbeak, witam. Na start nie ma sensu robić kół. Bardzo mądrze, bardzo dobrze, Piki mówi. Czy przesunę donaty? Na środku ich nie widać, ale jak donaty nie widać? Nie no, widać chyba. A, że do... A, jak się wyświetlają! No dobra. Dobra, zaraz to zrobimy. Treneiro! Widziałem, widziałem. Na razie mówię jeszcze, niektóre, wiecie, jest szansa, że
nawet jak pisaliście, a jakieś, które się nie pojawią, jest szansa, że się pojawią, bo ja jeszcze będę, myślę, dodawał sobie. Na razie chyba doszły cztery nowe... Co się dzieje? Ej, ale gdzie je to damy? Kurde, nie wiem. Nie wiem, gdzie najlepiej to ustawić. Może... Cholera. Nie, no to może dajmy na środku mimo wszystko. A to mój debiut. Draxelardów, dziękuję. Ej, będą na środku, będzie fajnie. Będą się walać od razu na sam środek. Dziękuję bardzo. Nie jest źle. Co się dzieje? Ja już doliczam od ciebie zakręcenie. No i witam cię bardzo serdecznie na streamku. Dziękuję ogromnie za wsparcie. Dobra, będzie git. Ale spokojnie, wiecie, zaraz może będzie lepiej, może będzie inne tło. No i dobra, słuchajcie, poczekajcie, bo ja jeszcze tutaj muszę wam opowiedzieć, o co w tej grze chodzi, żeby każdy miał jakiś ogląd na to wszystko. Tak więc, 9 generacji Pokémonów. Są w tej grze nowe abilitki, takie zupełnie fanowskie i ponoć mega fajne. Niektóre Pokémony mają dodatkowe typy. Są nowe mega ewolucje, ale widziałem, że ta większość mega ewolucji bazuje na Gigantamaxach, tak mi się przynajmniej wydaje. Co dalej? Co dalej? Tutaj jest możliwość włączenia randomizera, więc będzie u mnie randomizer jak najbardziej, aczkolwiek kluczowe walki, mówię od razu kluczowe, bo to ma duże znaczenie, są nierandomizowane, czyli w każdym podejściu, nawet jakbym kilka razy restartował, to na przykład nasi rywale mają te same Pokémony, liderzy mają te same Pokémony, ale to nie jest ułatwienie. Na randomizerze często ci liderzy są łatwiejsi, bo mogą mieć cokolwiek, a tutaj mają zawsze jeden typowy dla siebie skład. W tej grze, niestety dla mnie, zawsze miałem takie ustawienie, że wiecie, że zmieniam tryb shift na set. Tutaj to nie zadziała, bowiem niestety jest chyba na stałe ten tryb włączony. Ej, poczekajcie, dajcie chwilę. Hajuna, dziękuję! Ja pierniczę, dziękuję bardzo. Poczekajcie, zaraz wracam. Dobra ludzie, sorki, już jestem. Hajuna, dziękuję raz jeszcze za donejcika. Co tu się działo, czekajcie, ja już tu wszystko ogarniam. Wybaczcie mi za tą króciutką przerwę, ale już jestem. A, no dobra. Co ja tam mówiłem? Że mamy Johto, że mamy 9 generacji, że trenerzy, mówię ci, kluczowi mają zawsze ten sam skład. Ogólnie są nawet jakieś tam nowe przedmioty. No i właśnie, nie ma tego trybu shift, jest tylko set, co jest od razu dużym utrudnieniem. Więc wywaliłem dlatego to koło, które może powodować, że zmieniamy z shift na set, no bo to bez sensu, skoro jest tylko set. Drobski! No nie, no to zaczynamy. Dziękuję bardzo, a ja już doliczam od ciebie zakręcenia. Co tu się dzieje, Wolfin? A chciałem dzisiaj zostać jakimś poczkiem, ale widzę, że przy tych wariatach to nie ma szans. Nie, no zobaczymy, może dzisiaj będą restartem. Nie wiem, co tu się będzie działo, słuchajcie. Mam nadzieję, że ta seria będzie w miarę dobrze szła, ale cholera, nie wiem. Ej, czekajcie, tutaj Hajuna, jeszcze muszę tutaj dodać jeszcze jedno zakręcenie. Dobra, ja muszę tutaj czuwać, bo widzisz, co się dzieje, to ja pytań nie mam. A w ogóle właśnie, cel dobiliście, więc w sumie damy nowy. Nawet nie wiem, czy tak... Nie, chyba tego nie było. Nie wiem, nieważne. Tak czy siak, w ogóle w tym roku to za dużo gier nie wychodzi, powiem wam. Nie wiem, czy wy tak zauważyliście, a przynajmniej takich, co mnie interesują. Dwie strategie wychodzą, które ogrywać będę na pewno. No jest Commandos Origins, tylko nie wiem, kiedy to wyjdzie, bo tego jeszcze nikt nie wie.
ale dajcie znać, czy są jakieś gry, które was w sumie interesują w tym roku, bo mówię, na razie u mnie tak średnią. Siema Judy, pozdrawiam Arjen, witam, dziękuję za 54 miesiące wspierania, co się dzieje? Dobra, moi drodzy, ruszamy, bo się rozgadałem. Rozgadałem się jak nie wiem co. Natomiast czas ruszać, moi drodzy, czas ruszać. Czy jesteś chłopcem czy dziewczyną? No dobrze, słuchajcie, no chłopakiem, no wiadoma sprawa. Judy, a jak żeby inaczej? Tak jest. Dobra, i teraz będę mógł zaraz ustawienia włączyć. Tak, czytaj dokładnie. Czy chcę zagrać z takimi moimi typowymi ustawieniami? No ja sobie chcę sam ustawić. Mamy tak, słuchajcie, poziom trudności, normal i ekspert. Od razu powiem, że będę grał na normalu, ponieważ granie na ekspercie w tej grze to jest ponoć masakra i to byłoby zbyt ciężkie, to byłoby nie do przejścia raczej, więc normal, jak najbardziej. Teraz tak. Tutaj jest w ogóle jakiś tam minimal grinding do ustawienia, który sprawia, że można ustawiać Pokemonom nawet od razu, żeby miały idealne EV-ki i V-ki, ale to się nadaje na ekspert. Ja tu nie zamierzam z tym nic kombinować. Naturki niech będą losowe, niech wszystko będzie losowe, tego nie biorę pod uwagę. Natomiast randomizer, to mnie interesuje. Jak widzicie, tu jest informacja, że walki z gym liderami i z bossami nie są zrandomizowane, ale mówię, to jest utrudnieniem. Randomizujemy sobie tak, innych trenerów, jak najbardziej. Randomizujemy sobie losowe Pokemony w trawie, jak najbardziej. Static Encounters, czyli na przykład, nie wiem, jak spotkamy Sudowoodo, to na przykład nie będzie to Sudowoodo, tylko cholera, nie wiem, Kyurem. Gifted Pokemon, to jest też w sumie, może być ciekawe, randomizujemy. Abilitki. Nie, abilitki niech zostaną, to przesada, nie ma co. No i że ruchy tam, których się uczą, to uważam, że to też bez sensu, bo to wprowadzi za duże zamieszanie, więc ani abilitki, ani ciosy, których się uczymy, nie będę randomizował. Zostajemy na tych ustawieniach i tak uważam, że będzie ciekawie. Ja jestem ciekaw, jakie startery się trafią. Mam nadzieję, dla Piki, mam nadzieję, że to będzie, Caterpie dla ciebie. Zobaczymy. O, siema Wego. No dobra. To chyba tyle. No, zaczynamy. O kurczę. Dobra, zaczynamy od razu, słuchajcie, od domu naszego. A mam coś do wzięcia. Berry juice. Aha, okej, czy to działa jak potionek tutaj, okej. Dobra, nic więcej tutaj nie mam. Dobra, błagam, słuchajcie, ja liczę na jakiś fajny start, na jakiś... A, dobra, no i właśnie, tutaj sobie ustawiamy. Jakbyście grali na normalnych ustawieniach, nie randomizując starterów, to możecie sobie wybrać, czy chcecie, żeby były do wyboru startery. Skanto, Zjoto, Hoenn, Sinnoh, Unowy, Kalos, Alolan, Galar czy Paldei. U mnie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ wszystkie są zrandomizowane, więc mogę sobie kliknąć Paldea, ale to nie będzie Paldea. Siema Poirot, witam serdecznie. Dobrze, zobaczymy. Dex Nava od razu otrzymujemy, super. A co to za wyjście? A, to jest pokój mamy. No nie wierzę, w tej grze dodali pokój mamy. Coś niesamowitego. Możemy wyjść. Spoko, tam iść nie mogę od razu. Tutaj warto sprawdzać, bo tu, zobaczcie, tutaj w każdym mieście, chyba, tak mi się wydaje, ale chyba w każdym jest trawa. To znaczy, że wiecie, w tym mieście dostaję startera i to jest jako taki otrzymany Pokémon, ale potem mogę się wrócić jeszcze złapać sobie Pokémona z trawy. Więc fajnie. Fajnie, fajnie. Jak to pokoje mamy jest kuchnia? No zwykle tak, ale tutaj jak widać coś wprowadzili nowego. Siema Emilia, witam. Dobra, słuchajcie. Oby coś dobrego było. Oby były dobre startery. Ja się boję, czy pozwolić wam wybierać startery. Jak uważacie? Dać wam... Wam wybór startera, czy sam wybierać? Dajcie znać, bo się boję. Nie wiem, jak wy to uważacie. Ale ja się trochę boję. Będzie legenda? No kurde, chciałbym. No dobra, wszyscy widzę, że od razu piszecie, że dać wam wybór. Dobra. Dobra, to tak. Kogo wybieramy i zaraz będziemy pisać, co my mamy do wyboru. Soul, siemaneczko. Dobra, moi drodzy. Chwila prawdy. Wybór numer jeden. Tutaj w ogóle, wiecie, tu nie miesza tak, że to są Pokémony, które mają trzy formy ewolucji, znaczy no dwie ewolucje, czyli trzy formy. Może być wszystko. Dobra, ale liczę, że gra da mi coś dobrego. A dostajemy. Laprasa? Ej, no powiem szczerze, że super. Super, początek świetny. Początek świetny. Lećmy dalej więc.
Calyrex, are you kidding me? No nie, no nie, no nie, 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 łohohohoho. Moi drodzy, niektórzy z was może nie znają Calyrexa, ale to jest legenda z DLC do Pokémon Sword and Shield. Dobra, no trafiło się nieźle. No i zobaczmy, kto będzie kolejny. Mam nadzieję, że nie strolujecie ostatnim Pokémonem. Silicobra. Okej, okay, no i Silicobra. Dobra, słuchajcie, głosujcie. Mam nadzieję, że wybierzecie mądrze, moi drodzy. Gra dała mi w pierwszym podejściu legendę. Jakby... Nie psujcie tego, dobrze? Nie psujcie tego, jeżeli mogę prosić. Moi drodzy, głosujecie. 200 osób na czacie, na razie już 100 osób zagłosowało. No i ja myślę, że tu nie ma co się zastanawiać. 58% głosów na Calyrexa. Ja myślę, że tu się chyba nic nie zmieni. My mamy coś zepsuć w życiu. No i prawidłowo. Prawidłowo. I tak szybko zginie. Oj, tam wygląd bez przesady. A mówi, że mityki. No dobra, no mityk, no dobra, ale mityk to też legenda. Siema Indy, czy doszły nowe pola do koła tortury? Doszły, jak najbardziej. Dziękuję za wsparcie. No, zobaczymy, co się będzie trafiać. Dobrze, moi drodzy, rozwalajmy tą ankietę. Koniec. Calyrex 57%. Mamy tą. Więc nie ma co się zastanawiać. Calyrex jest nasz. Naturka Brave. No dobra, piki i zostaje legendą, ale kogo to dziwi? Czy to byłby Caterpie czy Calyrex? To dwie legendy, mamy spotkać pana Pokémon. Dobra, zobaczmy sobie tego mojego Pokémona. Ma przedmiot, Oranberry. No nie, Psychic Grass, mam nadzieję, że nie dostanę od razu robaczym ciosem. Pod atak? On nie jest bardziej pod specjalny atak? No nie wiem, a może ma wszystkie takie same. Ten randomizer Aguchi robiła, no Agucha od razu się pojawiła, więc to chyba o czym świadczy. Pamiętajcie, że Nuzlocke zaczynamy dopiero wtedy, gdy dostaniemy Pokebole. Tutaj niby mamy szybciej Dexnava, ale ja to... No, dopiero jak są Pokebole, zawsze tak zaczynamy. Robaczycie sobie pogrzenie? No tak nie będzie. Słuchajcie, w ogóle tutaj jest coś takiego, żeby sprawdzać encounters, czyli Pokemony, jakie możemy spotkać w dzień, w nocy i w ogóle. Ja z tego nie zamierzam korzystać, póki nie złapię pierwszego Pokemona, więc no, nawet nie ma sensu. Potem będziemy sprawdzać, czy mogło się trafić coś lepszego, czy gorszego, czy trafiło nam się najlepiej. Nie mam pojęcia. A wiesz co, Aguchanu, wiesz co? Dobra, moi drodzy, walka. O cholera. No wiem, że on ma pierwszy level, ale no dobra, rozwalisz go. Rozwalisz go. Trenero, w mieście z pierwszą oznaką masz gościa koło gumy, co daje 99 Big Nugget. Pieniądze. Skorzystam może. Chociaż to strasznie duży boost, jak chodzi o kasę. Może nawet za duży. No zobaczymy, zobaczymy. Muszę szukać tych przedmiotów różnego rodzaju. O, jest i duszek. No, no duszek może być trochę, bo on jest trawiasty. O, chciał rolauta użyć, cwaniak. Nie na mnie te numery, piki, expić musisz. Trochę zbyt OP, no, no nie wiem, zobaczymy, słuchajcie. Na razie, no, wiecie, miałem 1000 Pokemonów do trafienia. Ja tam się cieszę, że Calyrex nam się trafił. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. O, Słana. No widzicie tutaj nagle Pokemony z absolutnie różnych, przeróżnych regionów. Że Big Nugget, no to tak. O, tej, tam coś jest. Jasno, cholera, Kactrener! Sprawdzam koło. Spokojnie. Zaraz pójdziemy na jakąś walkę z... W sumie pierwsza to będzie z rywalem. I odpalimy. Exprzer? O kurde, już się cieszę. Exprzera dostajemy. Dobra, ja zbieram berry. Kactrener, dziękuję bardzo. Co wy odwalacie? Katarzyna Jagoda, pozdrawiam serdecznie wszystkich. A witam. Katarzyna, dziękuję bardzo za wsparcie. Bardzo, bardzo mi miło. Co tu się dzieje? Mogę zrobić save, zanim zszedłeś na dół i zapisać kopię save, żeby się nie bawić z ustawieniami. No niby tak, ale to jest chwila, te ustawienia się szybko ustawiam. Nie ma co. Dobra, słuchajcie, musimy iść do pana Pokémon, musimy expić. Ciekawie, Empoleona od razu spotykamy. Fajnie, zobaczcie, pokazuje ile mamy obniżony atak na przykład. Świetne to jest, naprawdę świetne. Dobra, Oranberry. Musimy mieć te Oranberry, one mogą ratować skórę. Szczególnie na początku gry. Ty mi nic ciekawego nie dajesz. Tam nie mogę iść, bo muszę iść do pana Pokémon. Dobra. Rybak w mieście daje Oldrot. Okej. Okay. Happiny. Happiny powinna dać, mimo tego, że to tylko Happiny, dużo expa? Nie. Nie dała dużo expa.
Came Wrapped, okej. Okej, okej, okej. O ty. Ale mówię, strasznie się boję robaczego ciosu, wiecie? Wiecie, jak to może być fatalnie. Ale no zobaczymy, zobaczymy. No dobra, no wchodzimy tutaj oczywiście. Jest pan Pokémon, który daje nam... Czy on już dał mi tajemnicze jajko? Nie? Czy tak? Co on mi dał? Wydawało mi się, że coś mi dał. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. To za szybko to było. Dał, ale ukradł. Tak, dał. No właśnie mi się wydawało, że było o tajemniczym jajku coś. Kiedy jakaś seria odcinkowa z Pokémonami? No najpierw muszę skończyć w końcu ten. Krystalem. To wtedy pomyślimy. A tam został jeden odcinek nam już. Dobra, wszyscy piszecie, że dał, to bardzo dobrze. Prawidłowo, prawidłowo. Dobra, lejemy, lejemy. O, live view, a jak to działa? To leczy pień... leczy, że HP nami, sojusznikom? Okej. Dobra. Dobra, pamiętajcie, tak jak wam już mówiłem, Nuzlocke zaczynamy w momencie, kiedy otrzymam pokebole, więc teraz będzie walka z przeciwnikiem, co zresztą zawsze jest. No ale... Ale ona, nawet jak przegram, to się jeszcze nie liczy, dlatego specjalnie jeszcze nie kręcę przed tą walką. Rywal Silver ma Zubata na 11 levelu. Trochę wysoki. Dobrze, że nie ma... Okej. Mogłeś kupić pokebole w sklepie? Nie, no ja dopiero biorę pod uwagę, wiecie, kiedy dostanę pokebole. No to nie, to ja muszę dostać je. To nie ma tak, muszę je dostać. W ogóle zobaczcie, to jest też ciekawe, w tej grze nie można przeekspić. Mamy włączonego automatycznie level capa, który obecnie wynosi 16 level, więc choćbym chciał, wiecie, iść na pierwszego lidera, no, z silniejszymi Pokemonami, to niestety nie, nie mogę. Nie ma tak łatwo. I to jest w sumie fajne. Ale. No dobra. Dobra, zaraz będzie łapanką. Nakliko. No proszę bardzo, na szybkim. W szybkim momencie zdobywamy te Pokémony z Paldei. No zobaczymy, co mi się trafi. Zobaczymy, zobaczymy, bo zaraz zaczynamy łapanie. Dobra, dawaj jajo. 20 Pokeboli, dziękuję bardzo. Dobra, czy mój Pokémon jest obity? On ma jeszcze Oranberry? Jaką on ma naturkę? Makes the phone nervous and unable to eat berries. Okej. Dobra, moi drodzy, zaczynamy łapanie. Przypominam, że w tym mieście mogę coś złapać. Dzisiaj, na chwilę obecną, zaraz za pikim pierwszy hajunem. No dobra. Trzymajcie kciuki, żeby trafiło się coś dobrego. Być może, wiecie, może nie będzie w tej serii restartów. Ja się boję, że ona będzie ciężka. Może nie, może przesadzam. Zobaczymy. Siema Sim, czy planuję może w przyszłości zagrać w Pokémon Rejuvenation? Na razie nie, a kiedyś to nigdy nie wiadomo. Póki co nie mam w planach. Dobra, tak więc... Gro, obdarz mnie dobrymi Pokemonami. A będzie to... No nie powiem, że źle, no nie powiem. Wal z Mega Draina. Wow! Dobra, to mogło być trochę za mocne. Trochę za mocne, ale Taurosik taki typowy, no tylko żeby on się jeszcze złapał. Teraz już mamy Nuzlocke, więc wiecie, wolałbym nie przegrać. Yes! Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Hajuna! Mam nadzieję, że dobry Pokémon. Katrina Jagoda! Jak będzie moja kolej, to złap coś fajnego. Ja zawsze się staram złapać coś fajnego. Dziękuję bardzo, doliczam od razu zakręcenie. I teraz zawsze możemy, słuchajcie, zrobić taką ciekawostkę i sprawdzić. O, siema Zeno. Siema Olaf. Zobaczyć, czy mogłem trafić coś lepszego. Zobaczmy Encounters. O kurcze, nie, no trafiłem nieźle, ale patrzcie, była tutaj ta. No jejku, słowa mi zabrakło. Ultra Bestia. Okej, tutaj mamy... W nocy mógł być Urshifu. O kurde, ale jego to bym nie złapał w Pokebola w życiu. No zobaczcie, tutaj mamy odpory dnia też dużo zależne. O kurcze, masakra, tu jest... A, to na wędkę na przykład kogo mogę złapać. Masakra, tu jakie połączenie, zobaczcie jakie poksy. Ja cię kręcę, ale to na super rodam. Okej. Źle nie jest, że tak powiem, źle nie jest. Ja tu mogę leczyć Pokemony? Chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo. Dobra, słuchajcie, dobrze zaczynamy. Ja mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Dobra, Potex
podleczmy go sobie tak na wszelki wypadek, ciebie też. To było New Bark Town, idziemy więc złapać coś na drodze numer 29. A teraz, jeżeli się nie mylę, będzie bomba. Tak, teraz bomba. Mama tu nie leczy. A, może tak! Ajajaj. No, Fuego nagram kiedyś, kiedyś nagram. Dobra, proszę, coś dobrego. Dobra, jak go złapię, to jestem fartem. Ale czy to się uda, to ja nie wiem. To może być ciężkie. Not very effective, kurczę. Dobra, walnij spawna, to będzie, ojejku, to jest aż, ojejku, dobra, muszę próbować. Harden, okej, okay. Proszę cię, nie rób mi tego, Lyron. Rock Tomb, dobrze, że było Oran Berry, ale zmniejsz, dobry speed, to już teraz nieważne. Proszę, proszę. To się nie uda, chyba będę uciekał z tej walki, coś czuję. Nie, 18, ile to? 7 HP bierze, kurczę. Dawaj. Jest. Ale fart. Skam, jaki skam? To nie skam. Późna ewolucja, ale przynajmniej nie jest od razu w, wiecie, w pierwszej formie. Bomba. Dobrze, wiem, Agucha mnie znienawidzi. Agucha, wybacz mi. Ale spokojnie, ja trafię... Czuję, że w tej serii będzie Volcarona. Czuję, że w tej serii będzie Volcarona prędzej czy później. Spokojnie. Ale leczy? Nie leczy mnie, widzicie? Wcale mnie nie leczy. Masz ruch leczący. A no w sumie tak. Nie pomyślałem o tym. Zobaczmy w ogóle naturki moich Pokémonów. O Boże, Lyron pod specjalny atak. O, ten pod speeda, to już lepiej, ma Anger Point. Czyli jak dostanie skryta, to ma maksymalizowany atak, co jest świetne. A tam, tu jest Rockhead, bardzo dobrze. Leczy? To ona mi wyleczyła poksy? A, bo tutaj nie ma tej animacji leczenia. Dobra, to okej, nieważne. Ej, tu coś jest. Potion. Ej, a pogadajmy z ludźmi, może coś mi dają dobrego. Może coś dają dobrego, nie wiem. Nie, niestety nie. Pod klawiszem W sam możesz zmienić porę dnia. Wiem o tym, ale no nie wiem, czy chcę na razie zmieniać to. Dzień fajnie wygląda. Jak będzie Anon, to poproszę. Mularow, jesteś jednym z nielicznych ludzi, którzy chcą takiego Pokemona. Szanuję. Dziękuję bardzo. Czyli tak, słuchajcie, pamiętajcie, że tutaj mamy nową lokację. Ja mogę bardzo szybko mieć 6 Pokemonów w składzie, co bardzo mi pasuje. Idziemy na drogę numer 46. I próbujemy coś złapać. No, zobaczmy co... A właśnie, nie sprawdziłem, jakie Pokémony mogę tu jeszcze zdobyć, czekajcie. Bo tutaj nie sprawdzałem, prawda? Ciekawe były do zdobycia, w ogóle była pseudolegenda nawet z regionu Paldea. Interesujące. No tutaj to widzicie, zależnie od pory... A nie, bo to jest tylko gra znajdź, no tak, bo tu nie ma już wody na przykład. Ale fajne poksy są, fajne. I bardzo szybko przez koło możesz je stracić, to prawda. Ja już czekam na pierwsze zakręcenie. Dobra, lecimy, co tu trafimy? O cholera, boję się jak nie wiem co. O kurde. No i powiem wam, że nie wiem czy łapać. To jest Pokémon lodowy i ciemność. Oba typy, które mnie leją. Trochę się cykam. No ale dobra, no jeden cios to chyba przeżyję. Robaczego ciosu raczej nie ma. Ale moje inne... Dobra, może bomba, on wytrzyma. Ale może mieć low kicka? Nie, no chyba nie ma jakiegoś low kicka już. Dobra, zmieniam. Taunt, bardzo dobrze, może nie ma nic dobrego. Dobra, nie chcę go bić bardzo mocno, walnij po prostu... O, cudo... no dobra, to się może udać, słuchajcie. On nie ma jeszcze ciosów za dobrych. Dobra, może rzućmy już, chociaż nie wiem, czy nie muszę jeszcze raz go spróbować obić. No wiecie co, jeszcze raz go spróbuję, błagam cię, nie załatw go. Cudownie. Dobra, próbujemy, oby się udało. Mamy to. O to chodzi, ej, nie no, zaczynam, powiem wam, że nie pamiętam jeszcze koła tortury, gdzie zacząłem tak, z tak fajnymi Pokemonami. Dropski teraz, o, dziękuję bardzo, Beta, dziękuję. Dropski jest, tak jest.
Najlepiej złapę z piona. No, kurczę, no aż takie wymagania macie, to będzie ciężkie. Ja i tu noc się w ogóle zrobiłam. A w nocy... O, był glajskor nawet do zdobienia. Dziękuję raz jeszcze za wsparcie. Nie no, spokojnie, zaraz złapiemy coś jeszcze fajnego. Kolejna lokacja to będzie miasto i ja już mam 4 Pokémony. Idzie dobrze. Naprawdę idzie bardzo dobrze. Przy takiej ekipie Giratina będzie fenomenalna, no. Nie no, nie będzie Giratiny, no bez przesady. Czekajcie, kupmy sobie bolę. Chyba mogę, na tym mi najbardziej zależy. Na razie może z 10, nie przesadzajmy. Dobra, łapiemy dalej. A trafimy... miałem go w ostatniej serii i go nawet nie użyłem. No może w tej serii właśnie go użyję. No nie wiem, czy się cieszyć za bardzo, nie wiem. Dobra, Confusion chyba go nie zabije. Nie no, na 9 levelu jestem, nie zabiję go. Ale on ma Astonish, okej. Mamy, tak jest. Cut Trainer teraz, dziękuję, dobra. I on jeszcze przez skamy nie ewoluuje, to będzie problematyczne. Tankowaty mówicie, że Gorgeous, no ale wiecie, on potrzebuje... O, mogłem Wolkaniona trafić, ja cię kręcę. Ale nie, zaraz, tu nie ma tego. A, bo to może już... A nie, bo teraz mamy noc. To mogłem trafić... nawet mogłem ewolucję Wulu trafić. Ciekawie. Dobra, zaraz tą wędkę wezmę, mówicie, że jest. Już idę, już szukam. Czyli co, on mi daje? Tak jest, mamy Oldroda. W ogóle zróbmy sobie save'a taktycznego. Tak, muszę sobie nadpisać. Antidotum, spoko. Co to za ball? Silk Scarf. Ej, no to idealny. Idealny przedmiot. Oczywiście dla mojego Taurosa. I tak, działa, słuchajcie, od razu Exper i to jest cudowne. Wszyscy od razu Expią. Dobra, jest dobrze. No i co? No, to jest niesamowite. Jestem za pierwszym miasteczkiem i to takim, w którym jeszcze nawet nie ma lidera, a zaraz będę miał 6 poków. Dajcie coś dobrego. No nie przesadzajmy. Jakby dobry, tylko jest taki mały problem, że raczej go nie złapię w Pokebola. No ale dobra, no. Próbujmy. Kto mi zabroni? Ej, masakra, on może mieć Dragon Rage'a, macie rację. O cholera, a jak on ma Dragon Rage'a i ja to stanę równo za 40 HP? O kurde, nie wiem. Ej, dobra, bardzo obniżył mi atak, weź walnij spawnę. Piki nie chce mieć konkurencji w postaci innego legendarnego Pokemona, dlatego walnął skryta, mimo tego, że jego atak był minus 4. Piki, czemu? Czemu? A takie fajne Pokémon. O, Axiom był Empoleon, no to nawet Radar by się skusił, coś czuję. No ale no niestety. Dobrze, moi drodzy, przypominam, że zaraz kręcimy kołem. Po raz pierwszy będzie się działo. A ty coś mi, tutaj mi coś daje, czy nie? Jakieś cool menu? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Dobra, moi drodzy. Czas zrobić to, co wy uwielbiacie najbardziej, czego ja nienawidzę. Mamy 16 zakręceń, mam nadzieję, że one nie będą rosły za bardzo, że szybko się ich pozbędziemy i nie będzie żadnego restartu. Więc pierwsze w tej serii zakręcenie kołem tortury. Niech się dzieje. Lecimy! I pierwsze to musi być szczęśliwe, Pierwsze musi być szczęśliwe. Śmierć nadchodzi. No to żem trafił. Super, dobra, ta seria jednak nie zapowiada się za ciekawie. Jasna cholera. No to fajne. Czekajcie, nie muszę odpalić koło, w którym będzie 5 Pokémonów, a nie 6, bo 6 nie mam. Ja nie wierzę, nie, aż będzie mi głupią. Bo czyjś Pokémon dopiero co się pojawił i czyjś Pokémon zaraz zginie. To jest niesamowity
No nie, no tak nie powinno być. Ja wiem, że tak nie powinno być. Nie musicie mi mówić. Moi drodzy, numery Pokemonów. Piki 1, Hajuna 2, Bomba 3, Dropski 4, Cat Trainer 5. Zobaczmy. Co trafimy? A trafimy... Nie. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Mówiliście to, że stracę szybko go. Tak się nie robi, rozumiecie? Tak się po prostu nie robi. Zatytułuję ten box Niebo. I będzie pięknie wyglądać. Tak się po prostu nie robi. Tak się nie zaczyna serii. Nie. Za łatwo byś miał z nim. Haha, dobra, czekamy na Arceus Bless. Czekamy na Arceus Bless w takim razie. Dobra, jakie te levele moich Pokemonów? Czekajcie, bo pierwszy to może mieć mocne Pokemony. Ja muszę chyba chwilę podtrenować. Przynajmniej chwilę. Dobra, ty masz, no nie, Protect. Co? Co to będziesz się Protectem? Mama tylko Protecta. A, jest dostęp... Rzeczywiście, dobra, mogę z PC korzystać od razu. Chociaż wiecie, że ja to tak nie lubię, ale dobra, okej. Zmniejszony specjalny atak, walić to. Teraz już mi zmniejszył atak, to nie fajnie. Oldroda masz? Mam, już teraz mam. Masakra. Dostałeś Infinite Ripple. Wiem, tak, mam coś takiego jak Infinite Ripple, ale nie zamierzam na razie z niego korzystać. Wiecie, potrzebuję expa. Co tu dużo mówić? Potrzebuję expa. Trochę się doexpić trzeba przed pierwszymi walkami, szczególnie, że nie wiem, jakie Pokémony będą mieć, na jakim levelu w sumie mogą mieć przeciwnicy. Na razie ósmy, dobra, no na ósmym to chyba mogę iść, chociaż w sumie mój rywal miał 11, no mam nadzieję, że nie będą wysokiem. Widzę, że obydwie moje propozycje, no obie były naprawdę całkiem ciekawe i czekajcie chwileczkę. Dobra, czekajcie. Chwilka, muszę tylko coś odpisać. Dobra, już słuchajcie, już wracamy. Widzicie, ja zakręcony dzisiaj jestem kompletnie, ale cóż. Dobra, moi drodzy, lecimy. Lecimy, bo pamiętajcie w ogóle, od razu przypominam, w ostatniej serii pod koniec kręciłem kołem co jedną walkę, ale normalnie kręcę co drugą, więc żebyście pamiętali, jak to wygląda. Jest tutaj zmiana szansa na shiny. Gdzieś widziałem, że tak, ale nie jestem pewny w sumie, więc nie mam pewności. Piękna seria, już mi się podoba, no bardzo fajna. Dobra. Zobaczmy. Zrandomizowani trenerzy. O jasna cholera. To jest też Pokémon typu normal. On jest ponoć bardzo dobry w walkach. Ja nigdy go nie używałem, bo ogólnie w 9 generacji nie walczyłem online. Ma 4 level, chyba go rozwalam. Aha, fajnie, że mi obniżasz atak. Nie no dobra, rozwalimy go. Dobra, on chyba nie ma dobrych ciosów na starcie. Perfekcyjnie. Ale masakra, tu można się spodziewać absolutnie wszystkiego. Dobra, Treneiro numer 2 tutaj. Kramorancik, kurde. No tak szczerze, to się boję tych Pokemonów, jak widzę niektórych. Ej, dobra, wiem, że przeżyłem, wiem, że go rozwalę. Ale wy se jaja robicie, że to jest Pokemon na 5 levelu i dysponuje Hydropompą, która ma 110 mocy i ma staba, więc ma tej mocy tak jakby... 165? Tak powinno być.
Czy tak powinno być? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Ja cię kręcę. Bo ma ten ruch, co może 10 razy walnąć. A właśnie, 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 dlatego ta mecz jest niebezpieczna. No, 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 było coś takiego. Fajnie, że widać obniżenie statystyk. Tak, to jest super, to jest naprawdę fajne. Ech, Boże, ta seria już miała się... Tak się pięknie zaczęła. No mi jest tak głupio w ogóle. Piki tutaj starter. Aj, już nie chcę mówić. Moi drodzy, mieliśmy dwie walki. Muszę kręcić znowu. Ale patrząc na to, jakie mam szczęście w tej serii, już się zapowiada, że będzie wielkie, to ja się po prostu boję. O, tu nie ma więcej walk, tu jest kolejna uliczka. No dobra, może chociaż złapię coś dobrego. Straciłem legendarnego poka. Liczę, że go wskrzesimy. Ale proszę, gro, daj mi coś dobrego. Proszę. Ten Pokémon ostatnio bardzo często znajduje się w moim teamie. I on jest bardzo dobry, ale się też go trochę obawiam. Dobra, walnij go raz. O nie, Rowskin jeszcze, kurde, Lir. Dobra, teraz to się naprawdę boję. Proszę cię, złap się. Nice! Udało się, udało się, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Pokémon pod mega ewolucja. W tej grze są mega ewolucje, więc spoko. Katrina, no, Katrina chciała Espiona. Trafił się jak na złość Pokémon typu ciemność. Czasami tak bywa. Dobra, będziemy wiedzieć, że Katrina wygląda. Nie mieści się wszystko. Ojejku. Czy mogę mieć inną formę poka, ale w sensie którą? Jak Dropski, jak inną formę? Zdziwiłby się, ile ewolucji ma operuchy na pierwszym levelu. Starczy, żeby na pewno się ich Pokémon nauczył. No, to prawda, niektóre mają coś takiego, to coś w tym jest. Czekajcie, dobra, mam jakieś potiony, to super, akurat sobie od razu podleczę. Tak jest, hisłańska. A, to znaczy, od razu powiem, że jest taka szansa, ponieważ w tej grze, z tego co widziałem w plikach gry, występuje przedmiot, który pozwala zmienić formę Pokémona na alolańską, hisłańską, galariańską. Ale to jest potrzebny przedmiot do tego, odpowiedni. Ej, tam coś jest. A zobaczmy, co mogłem jeszcze złapać. Tutenatora. A jakie Pokémony jeszcze były dostępne? Tutaj nawet Charizard był dostępny. O, tu nawet, zobaczcie! Są Pokémony z przeszłości, a nawet jest Clevor, no nieźle. Ej, dobra, to będzie w tej serii super, że naprawdę można trafić absolutnie wszystko. Ja trafię Jinxa z moim szczęściem. Paralyz Heal, okej. Okej, okej, okej. Natomiast właśnie, trenujmy, słuchajcie, trenujmy, bo żeby mnie to nie zgubiło, że ja nie będę trenował. To może zgubić człowieka, brak treningu. A pamiętajmy, że przed kolejną walką muszę zakręcić kołem, niestety. Takie nieszczęście. O, ty Glimora! O kurczę, ciekawie, no ale do takiego Pokémona chyba nie mam nic specjalnego. Fajnie, że w Johto na wstępie mamy dużo lokacji do łapania. Tu jest Dark Cave, więc idziemy tu od razu coś złapać. Więc spróbujmy. Dobra, zobaczymy, co tym razem się trafi. Coś dobrego, coś mocnego, coś fajnego. Jestem zadowolony. Tylko że Flygon dość późno ewoluuje, ale Flygona uwielbiam. Kurczę, boję się, że jak go walnę, to go ubiję. Nieważne. Nieważne. Flygona bardzo lubię. Tylko żeby dożył. Tylko żeby dożył. Draxlardov. Proszę bardzo, proszę bardzo. Od razu fajny Pokemonek. Czy on ma Arena Trafa? Sprawdźmy to w ogóle. Właśnie, sprawdźmy te naturki. Tu Defense, tu Special Defense i Rodskin. Okej, okay, tutaj tak średnio. A tutaj nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza. Ej, on ma w ogóle Dipsy Tuff. Po co mu ten przedmiot? Po co ci ten przedmiot w ogóle? On coś, znaczy on służył do ewolucji. A ty co masz? Potiona trzymał? Okej. Okay. Ciekawie, masz pick-upa? On ma pick-upa? Tak, ej, no to fajnie. To fajnie. No, ale widzę, że takie słabe raczej przedmioty będę dostawać, no ale spoko. Co tu jeszcze mogłem zdobyć? Oj, Skorvinite'a bym nie pogardził. Fajny byłem. Nawet Buzzwole, Volcarona tu była. Ajajajajajajaj. Była szansa na Volcaronem. O,
Pokeball. Jezu, już myślałem, że z tobą walczę, ale nie. Dobra, tutaj mamy walkę, a za chwilę będzie, słuchajcie, kluczowa walka, bo jedna tu jest. O, kowet! Ej, muszę się tego nauczyć czym prędzej. Oj, muszę. A Juna się nie uczy tego ciosu? Jestem zawiedziony. Siema Black Day, siemaneczko. Jak mogło się tak spóźnić? No ja nie wiem, dobra, słuchajcie. Kurde, już się bałem, że coś się zacięło. Ale dobra. Moi drodzy, musimy niestety drugi raz zakręcić tym przeklętym kołem. Mam nadzieję, że tym razem, tylko sobie już włączam to odpowiednie koło. Mam nadzieję, że tym razem trafi się coś normalnego, a nie w pierwszym polu śmierć nadchodzi, bo to są jakieś głupie żarty, że tak powiem, żeby coś takiego się trafiało. No ale dobra, zobaczymy. Trzymajcie za mnie mocno kciuki. Może Arceus Bless, żeby było uczciwie. Może Arceus Bless. Zobaczmy. A co trafimy? Trafiamy! Tylko pokebole. Ale już widziałem Omena Psola, więc po prostu jak go zobaczyłem, to się trochę przestraszyłem. Tylko pokebole to na razie mi za dużo nie robią, ale spoko. Dobrze. Czyli mówię, na razie to po prostu niewiele zmieniam. Dzwoneczek był tak blisko. I właśnie, mógł się dzwoneczek trafić, bym nie stracił Pokemona. O kurcze. No zobacz, Piki, mógł być dzwoneczek i cię uratować. W sumie rzeczywiście zapomniałem o tym, że jakby to się trafiło. Ajajajajaj. To jest jakieś pytanie z tego, że na streamie wyskakują reklamy? Znaczy no Fuego, to takie jak z tego, że reklamy są na odcinkach po prostu. Zawsze tam coś, ten AdSense zlicza. Ale to za dużo, to tam nie jest. No dobra. Walka. Ha. Okej. O jasna cholera. Dobrze, że on miał niski level. Nie róbcie mi tego. Ja nie zasłużyłem na taki stres na starcie. Kabum, no kabum, normalnie Riko. O, Mr. Drakowicz. Weź go z jakiegoś paybacka. Muszę w ogóle iść się podleczyć. Tak jak mówię wam, tam zaraz będzie walka. A ja się tych walk boję tutaj. Tu już 9 level, kurde, wysoki. Dobra, idziemy się leczyć. A ja potrzebuję chyba jakiegoś terapeuty w tej serii, bo co tu się dzieje? To jest masakra. Nie bij się ze smokami. Ej, no w sumie racja, on mógł mieć Dragon Rage'a teoretycznie. No, na smoki muszę uważać, to prawda. Kurczę, nie wiem jaki level będzie na tą walkę dokładnie. Nie wiem, czy gdzieś koło nie 11. Bo nasz rywal miał 11, więc teraz może też tak być mniej więcej. No zobaczymy. Czekajcie, mówię, fajnie jest to, że wszyscy ekspią podobnie, więc no, to jest duży plusik. No ale właśnie, ale jakie w ogóle ciosy ma? Ma Aqua Jetta i Poison Fanga. Szkoda, że nie ma żadnego typu mrocznego, bo by się przydał. No ale no nic na to nie poradzimy. Uff, aż z wrażenia Donate'a ominąłeś. O Jezu, czekajcie, tak? Co, jak, kiedy, gdzie? O, Sorki. Można pisać kolejne propozycje do koła tortury. Pasowałoby to w siegłość Gyaradosa. Raz, że Johto wybrany punkt może ponownie uczyć i ewoluować, ale efekt uboczny, że nie może używać pozytywnych pól koła tortury. Widziałem to, Darth Mateo, tą propozycję, ale nie wiem, czy tak chciałbym takie pole, które od razu likwiduje pozytywne wszystkie. Nie, to dla mnie to ten efekt taki, no tak, nie. Ten efekt mi się nie podoba. Myślę, że to byłoby trochę za bardzo by od razu mogło psuć. W sumie, no i właśnie, co to jest pozytywny efekt? Też niektórzy by się różnie zgodzili, bo czasami dzwoneczek Celebi byłby pozytywny, a czasami byłby negatywny. No i pytanie, co, jak, kiedy, czy to interpretować do sytuacji, czy jak? Więc mówię, nie chcę czegoś takiego, że wiecie, że są jakieś pola, które całkiem wyłączają dobre pola, całkiem wyłączają złe pola. No, myślę, że to tak niepotrzebne byłoby po prostu. Za dużo, tak żeby po prostu nie eliminować tych pól, które się trafią na tej zasadzie. Jakie one mocne, te Pokemony. Ej, bo to jest w ogóle robaczek. Ja tak z nim walczę, gdyby nigdy nie jest to lepiej zmienić. Lepiej zmienić Rock Tomb.
Rok to fajna sprawa. Tak jak mówię, chciałbym, żeby moje Pokémony osiągnęły na razie ten 11 level i będzie dobrze. Przypomnieliśmy mi na napisanie propozycji, dzisiaj ją napisałem, jak będziesz miał czas to sprawdź. Piszcie pod tym postem, co jest, tam, mówię, pola będą być może aktualizowane, więc... będziemy to sprawdzać, nie ma co się tym przejmować. Na pewno będę obczajał. Dobra, fajnie. Agu, rata kredytu poszła! Jakiś grosz został, może się trafi coś fajnego. Agu, dziękuję! Nie, no oczywiście, że się trafi coś fajnego. A ty zobaczysz, to jeszcze będzie Volcarona. Ja to czuję. Volcarona musi być. Dzięki wielkie. Kurde, bufalancik na starcie. Cholera, dobra, dawaj Poison Fanga, może zatruję. Dobra. On ma fajną abilitkę tutaj, mój Sharpedon. Za to trzeba go szanować. Nie jest źle. Siema Amadeusz. Możesz ataki sprawdzić. A właśnie, bo to mogę w ogóle, zobaczcie, zrobić coś takiego jak Relearn Moves. Co jest no akurat... Ej! Kliknijmy dla Dropskiego Relearn. Serio? Teraz się skapnąłem, że on może Relearn? Super. Revenge. Oczywiście, że się uczy Revenge'a. No ja cię kręcę normalnie. Ej, on ma Ice Shard. Dobra, Ice Shard jest świetny. Ale ja mu chcę przywrócić coś fajnego. Znaczy, Slash może być tak niezły. Albo po prostu Assurance, który... Mamy staba od niego. No dobra, dobra, to będzie fajnie wyglądało już teraz. I jeszcze... No mówię, Quick Attacku nie chcę, mimo tego, że z Priority. Wolę Slasha, bo mam Ice Shardę z Priority i ze stabem. Więc jest git. Czy ty się czegoś uczysz? Nie. Ej. Night Slash, fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, że mogę mieć Night Slasha, super. Bita poszedł też być dobry. Niby tak. Może też. Dobra, słuchajcie, moje Pokémony mają całkiem fajne, ogarnięte poziomy. Ty się nie uczysz. Znaczy ogarnięte. W sumie no nie wiem, czy one mają już odpowiednie poziomy. Mówię, no nie jestem do końca pewien, który może tam być level. Czy 11, czy wyższy, czy który. Znaczy nawet nie mam jak tego sprawdzić sobie za bardzo, bo wiecie, mogę mieć 16 maksymalnie level cap mi pozwala, ale też nie chcę przesadzić, wiecie o co chodzi, żeby nie było po prostu zbyt dużego, dużej różnicy. Ale nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. A ty weź tu, możesz tu, no nie, jak ten protect u niego mnie denerwuje. On ma tylko protecta, więc teraz wiadomo, że trafi. Ile można. Matslap, o! Prawidłowo. Ale nie, on chyba nic nie miał. No, on nie ma nic. On nie ma, a też nie ma. Nie, no sprawdziłem już wszystkie Pokémony, które mogą coś się uczyć, niestety. Niestety. Dobra, może będzie 12 level tam. Kurczę, no nie wiem, po prostu nie wiem. To jest mój problem. Wiecie, te walki, mówię, oni mają w tych walkach niezrandomizowane Pokémony, więc mówię, czy bym używał randomizera 10 razy, czy nie, oni zawsze będą mieć te same teamy, co może być ryzykowne. Dobra, słuchajcie, chodźmy. Po prostu chodźmy. Tyle powiem. Trzeba stoczyć tą walkę. Trzeba przed nią oczywiście zakręcić nieszczęsnym kołem. Takie życie. A w ogóle muszę sprawdzić, czy ktoś z moich Pokémonów uczy się Full Swipe'a, bo to może mi bardzo ułatwić łapanie. W ogóle super, że dali coś takiego na starcie. A Fang that glimpse a sharp silver. Ej, poczekajcie. Bardzo ważna sprawa. Dipsy Tooth normalnie służy do ewolucji. I on nie powoduje żadnego zwiększania specjalnego ataku. Czy w tej grze sprawili, że on podwyższa specjalny atak na każdym Pokémonie, czy tylko na Clamperlu i jego innych formach? Jak to działa? Mi się wydaje, że na każdym specjalny atak jest zboostowany. Tylko w sumie... Większość mam... W sumie same pod fizycznym. Tylko Clamperlowi podwyższa... Aha, kurczę, nie byłem pewny. Ty jakie masz ciosy? Ojej, o, Shadow Sneak. No to fajne jest ze stabem. Szkoda, że nic trafia z tego, no ale cóż. Bywa i tak. Idziemy. No to może też, już miałem, już się wiecie, pocieszałem, że może komukolwiek, ale widzicie, że 6 Pokémonów. O, Palafin, i wszystkie bazują na fizycznym ataku. No miałem jednego, co na specjalnym, to poszedł do boksa śmierci, niestety. No nic, pamiętajcie, że też, że przed kluczowymi walkami też kręcimy, więc...
Więc tak, tak jak myślicie, zaraz zakręcimy kołem. Ujocie, Charizardzik. Ej, on da dużo expa, weź go lej. Ha, brawo. Dał dużo expa. Roar, nie chcę. Razor Leaf. Dziękuję, w końcu coś fajnego. Czekajcie, the user this adds ghost type to the target type. Nie, nie będę się w takie coś bawił. Wątpliwe. Wątpliwe, wątpliwe. A, i nie sprawdził, właśnie. O, bezu się cały czas na czymś innym skupiam. Sprawdźmy tego Falswipe'a. Dropski się uczy, ale... Ale... No dobra, w sumie ten slash dla Nikoni jest super efektywny, będę miał coś lepszego, dobra. Będziesz miał Falswipe'a. Dobra, moi drodzy. Czas zakręcić nieszczęsnym kołem tortury, więc działajmy. Trzecie zakręcenie w tej serii. Na razie nie trafiłem żadnego pozytywnego efektu. Zobaczmy jak teraz. Ej, zostawiłem koło, nie ma podglądania, powinienem je wywalić. Ojej, czekajcie, jak to działało? Ojacie, i to przed kluczową walką coś takiego? Odwrócony wymiar. Możesz używać tylko ataków niezgodnych z typami twojego Pokemona. Are you kidding me? Dobra, to jest jedno z najgorszych pól, jaki się może trafić i się... Cholera, trafiłem. Co tu się dzieje, Kim Janasz? Pozdrawiam, Adrian z Holandii. Adrianie, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Co tu się odwaliło? Doliczam od ciebie dwa zakręcenia. Jedno i tak tracę, bo teraz zakręciłem 16. Dziękuję. No i pozdrowionka, pozdrowionka. Dzięki wielkie za wsparcie ogromne. Co tu się dzieje dzisiaj na tej transmisji? Chyba w ogóle to cel wbity jest. Nie mam pytań. Tak jak wam mówiłem, cele to są nadchodzące gry strategiczne. Więc to też, nie wiem kiedy to wyjdzie, niestety żadnej premier, kiedy dokładnie wyjdą te gry, nie podali. Mam nadzieję, że wkrótce, ale chyba ta gra będzie tańsza, nie wiem, nie mam pojęcia. Dziękuję za wsparcie. Co się dzieje, moi drodzy, mam przerąb. Ej, właśnie się coś skapnąłem. Moi drodzy, Tauros nie może używać. Ej, dobra, musimy to przeanalizować, żeby nie zepsuć, bo wiecie, że karą jest zakręcanie kołem wielkiej tortury, jak złamie zasadę. Czyli tak, nie mogę używać ciosów zgodnych z typami moich Pokemonów. Czyli tak, Tauros nie może użyć Takla. Bomba nie może użyć ani Metal Claw, ani Rock Tomb. Cudownie. Cholera, cudownie. On może używać tylko Poison Fanga, bo ani Aqua Jet, ani Night Slash. Cats Trainer w teorii to nic nie może użyć. To jest masakra. O, ty możesz coś więcej, znaczy coś więcej, Revenge'a możesz przywalić. No jać. Naprawdę, powiedzieć, że mam przerąbane, to nic nie powiedzieć, moi drodzy, nic nie powiedzieć. Nie wiem, czy ja nie przegram zaraz i nie będzie restartu, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, co wam powiedzieć, no jest źle, jest po prostu źle. Fileswapem też możesz walny. No, mogę. Super. Tak, super jest, super. Nie panikuj, no ja już panikuję, ja już jestem po prostu zniszczony psychicznie. Dobra, zacznę od Hayuny, będę walił z tego. Z tego, no, na P. Dobra, chodźmy. Patrzcie, kogo my tu mamy. Kogoś, kogo nie spotkamy normalnie grając w Gold Silver. To jest... Jakbyśmy grali dziewczyną, to byśmy mieli tutaj walkę z chłopakiem. Ale to jest ta kobieca wersja naszej postaci, która nazywa się... Chris? A Chris to nie był chłopak? To było, no. Ósmy level. A to jest chyba... A, wiem jak to chyba działa. Jak sobie sam grałem, to oni mieli wyższe poziomy, bo to jest chyba uzależnione od moich levelów? I oni chyba za... No nie wiem jak to do końca działa. Ej, dobra, żebym się nie pomylił, nie chcę kary. Skupienie, teraz skupienie, nie patrzę na co piszecie, skupiam się, payback. Fake out, super. Okej. O, pyka, ty mi tu nie pikaj. Cholera. Chris, bo w mandze chyba tak było.
Chris od Krystal. A no właśnie, bo to powinna być Krystal. No właśnie. Ej, dobra, czekajcie, Meryl jest tu wróżkowym Pokemonem. Dobra, przemyślmy to mądrze. Nie no. Wystawmy bombę i będę... Ale nie, on jest w wodne ciosy. Poison Fang. Ducha i Razor Leaf. No nie mogę, Karol, nie mogę. Przez to, co trafiłem, używać Razor Leafa. Chyba, że on nie ma... Nie no, on ma już trawiasty typ od razu. Dobra, będę wynawalał Poison Fangiem. Knock off, fajnie. Przeżył skubaniec jeszcze... Dlaczego go nie zabiłeś? Nie mam kogo używać w tej walce. Dobra, dam bombę i będę nawalał z normalnego ciosu. Ja nie mam co robić. Nie, no tragedia. Pamiętajcie, nie mogę ani Rock Tomba, ani Metal Claw. Muszę Stakla. Aqua Jet, jasna cholera. Zabij go. Jeszcze jeden Pokémon. Aha. Mr. Cyndaquil. Czy ty masz coś oprócz Mudslapa? Masz Bajtan. Dobra, wchodzisz. Ominous Wind, fajnie. Dobra. Bajta mogę śmiało używać, więc... Pięknie. Wygrywamy. Ale Chucky przepowiedział. Powiedział, że Sharpedo nie będzie długo żył i wykrakał. Mała myszka mu poka zabiła. No tak to wygląda. Biedny Sharpedo. Sharpedo, spoczywaj w pokoju. Będziesz tam z Pikim sobie siedział spokojnie. Masakra. W mieście mogę coś złapać, bo tutaj też jest... O, jest trawa. Proszę bardzo. Jest ciężko, moi drodzy. Po prostu pamiętam, jak mi ubije i szybko tego poka. Ha, ha, ha. Zwanie na Chuckiego odhaczone, tak jest. Zabili go w walce z 8 levelem. Przestańcie! Dobra, złapmy coś. Adrian z Holandii teraz będzie. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. I w Bellsprout Tower, tak, w Bellsprout Tower też mogę. Coś dobrego! Uuu. A to taki raderowy Pokémon, bym powiedział. Teraz na szczęście mogę już Stakla używać. Pokémon Spaldej? Fajnie. Tylko żeby się złapał. To może być niestety trochę ciężkie. Wiecie co, zrobimy zmianę. Ja walnę z False Wipe'a. Toxic Spikes, dobrze pamiętać. Kurczę, no takie Pokémony łatwo się nie łapią. Ale mamy go! Od razu po ewolucji, co mnie bardzo cieszy. Doskonale. Poison Ground Pokémon. Może być. Dobra. Czyli... że mój Pokémon mówi, że brzydki w sensie... No, no nie no, ty miałeś wtedy tego Quagsire'a połączonego. A już myśli, że krytykuję. Jezu, pisać nie umiem, przepraszam. Pisać, ale to po prostu trudna ksywka. Ty miałasz. Dobra, tu można zmieniać na szczęście, jakbym się pomylił. Zobaczmy statystyki tego Pokémona. Pod atak, fajnie. Water Absorb, też bardzo ciekawe. Cios jest średni, ale może mogę nauczyć go czegoś lepszego. Mogę, Amnesia, no ale to w sumie może być przydatne. Może zamiast tego. Dobrze jest. Połączę mi im nazwiska.
To ma sens. Ej, bo tu normalnie jest wymiana Pokemona, co nie? Może będzie zrandomizowana, może mogę coś wymienić. Nie, tu nie ma wymiany Pokemona, ale zawsze tutaj była chyba. Czekajcie, tu jest szkoła Pokemon. Co, tu nikogo nie ma? A, bo są wakacje, ha. Cwane. Berry juice. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy fajne? O! Czemu nie mogę tego podnieść? Nugget! No, i prawidłową. Zaraz sprzedamy. Właśnie może od razu sprzedajmy. I kupmy sobie troszeczkę... 5000, to jest dużo hajsiwa. Potionów zawsze można sobie też za jakieś 5 kupić, ale głównie pokebolem. To 20, żeby dostać jeszcze premier bole 2. Dobra, jest git, jest git. Daj berry juice Pokemonom, będzie leczyć w walce. O, ale to tam na spokojnie przed jakąś kluczową walką, może nie przed jakimiś takimi zwykłymi. Dobrze, moi drodzy, idziemy do Sprout Tower. To jest nowa lokacja. Tu można coś złapać, a będzie to... No szczerze mówiąc, to się nie spodziewałem. Pamiętam, jak tego Pokemona jeszcze niedawno łapałem w DLC do Pokemon Violet. Na pewno go złapię. Czekajcie, jak on miał typy? Jezu, jak ja zawsze zapominam typy tych Pokemonów. On ma stalowy typ, czy nie ma stalowego typu? Jasna cholera. Nie złapiesz go, no... Nikt mi nie zabroni próbować. Tylko jaki on miał typ? Walczący chyba? Czy ja już całkiem myli mi się? Nie wiem. Cholera, ja bym go chciał. Ale to będzie trochę ciężkie. Przecież paradoksy nawet nie istnieje. A tu są. Steel Psychic. Oho. Okej. Dawaj paybacka, zobaczymy. Niezłe. Kurde, mocno bijem. Nie, to się nie uda. No jest, jeszcze kry... O, fajnie, że mi zmaksymalizowałeś atak, kiedy tego nie potrzebuję. Dajmy bombę, to będzie chyba całkiem dobra zmiana. A chłop chciał po prostu Anouna, no właśnie. Mularów chciał Anouna, dostał cholera Iron Crown, ale to się nie uda. No ludzie, wiecie, jak ja musiałbym mieć szczęście, żeby go złapać? False Wipe'em, no teraz na ten jeden HP, to wiecie, niewiele mi zrobi, mam wrażenie. Ale ta gra mnie zabije. No nie mam pytań. Dobra, ta gra jest straszna i cudowna jednocześnie. Jednocześnie, cholera. Nie mam pytań. Dam go chyba od razu do party. Dajmy na jakiegoś odrobski, jest zbyt przeekspiony. Niech sobie zamieńmy się po prostu. Jasna cholera, co się dzieje? Ojejku, atak zmniejszony. Ale dobra, on jest tak pod specjalny atak, więc walić tam. Ma Quark Drive oczywiście. No i fałki mogły być lepsze. Ciosy, Confusion, Metal Claw, Smart Strike. Jest nieźle, powiedzcie, że się jeszcze czegoś uczy. No Lira, no to tak średnio. O jacie. Dobrze, o, mógł być Bellossą. Dobra, no cieszę się z tego, co trafiłem, no nie oszukujmy się. Trafiłem bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, no nie mam pytań, że on się złapał w ogóle, wiecie? To jest... niemożliwe. Dobra, Mularow, będziesz sobie expił. Znaczy, może właśnie. Zanim będziesz... A zobaczmy, co tu jeszcze mogłem złapać, bo nawet nie patrzyłem. Może nie przesadzajmy ze stalowymi Pokemonami. Co za dużo, to niezdrową. Widzę, że tu naprawdę można trafić chyba cholera wszystko. Protek, no nie, dołożyłem. Nie baw się tym ze mną. Oj, 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 ty bez takich mi tutaj. Bez takich mi tutaj, no. Właśnie, zobaczmy, co w samym mieście. Jakie tu Pokemony występują, masakra. No nieźle. Ciekawe. Ciekawe. No wiem, Olivs, właśnie dlatego to sprawdziłem. Haha. 200 IQ. O, Rhydonik. W sam raz na Smart Strike. No dobra, on ma wielką obronę, nie powinienem się dziwić.
że mimo tego, że super efektywne, to dużo lubiłem. Ja ci kręcę, dobrze. Mam nadzieję, że ta legenda, wiecie, przetrwa wszystkie trudy. Idziemy do wieży. Bo tu już się zaczynają walki, więc niestety musimy ponownie kręcić naszym wspaniałym kołem, które dzisiaj mi utrudnia robotę. Trzy zakręcenia, ani jednego dobrego efektu. No liczę, że będzie lepiej teraz. Więc przekonajmy się, co trafimy tym razem. A trafiam... Cholera. Liczyłem, że będzie błogosławieństwo. O mój Boże, nie. O mój Boże, nie. Gdybym miał 6 Pokemonów, to bym powiedział, że walić to jest dobrze, bo wtedy daję 6 Pokemonów do końca streama i tyle. Ale ja mam 7 Pokemonów. A to sprawia, że 6 Pokemonów idzie do boksa i będę mógł je wyjąć dopiero wtedy, gdy stracę jedynego żywego. Kto został w boksie? Kto został w boksie u mnie? Sneez, Weavile. Fajnie. Ta seria nie jest łaskawa. Biedny Weavile. Weavile będzie walczył, słuchajcie, za wszystkich. Znaczy sam będzie po prostu walczył za wszystkich. O, ja cię kręcę. Dobra, zapomniałem, że nie muszę wracać przecież się. Super. O, gdzie do nieba? Ty nie do nieba, ty jeszcze żyjesz. Jeszcze. To jest dobrze powiedziane, jeszcze. Ojejku, dlatego nie lubię tego odkładania w taki sposób Pokemonów. Przez to działa bez sensu. Chyba, że... A nie, mogę od razu dawać store. Dobra. Pewnie zawsze mogłem. Nieważne. Nie tak chciałem. Kurde, jakoś tak się nie mogę przyzwyczaić. Masakra. Wiecie, to jest lodowy Pokémon. On ma dużą szansę wygrać tą walkę o odznakę. Nawet jak będzie walczył sam. Teoretycznie. Teoretycznie ma szansę. Więc tego się trzymajmy. Tego się po prostu trzymajmy. Będę mógł wyjąć moje pozostałe 6 Pokémonów dopiero gdy Dropski zginie. No albo na kolejnym streamie, chyba że sam będzie robił grę. Wiecie, jak wygram, pokonam lidera, to będę mógł łapać coś więcej. Ale to jest masakra. Wierzę w ciebie, Dropski, wierzę w ciebie. Obym. Ale jak Weavile padnie, to efekt ustaje. Tak, to wtedy jakby no, musiałbym skończyć streama, teoretycznie, ale to bez sensu, jak jeszcze ma trwać, więc wtedy będę mógł wziąć wszystkie 6 Pokemonów. Albo jak trafisz do dzwoneczek Celebi. O, no właśnie. Mam nadzieję, że przeżyję już pierwszą walkę. Nie no. O, Dodrio. Bardzo mi miło. Dodrio, siemano. Dropski może, pamiętajcie, wbić maksymalnie 16 level. Problem jest taki, że on teraz przestaje ekwić, bo mamy level capa na 16, nie ma tak łatwo. Normalnie, wiecie, gdyby nie było level capa, to musiałbym używać tylko jego, więc on był ekspił, by przeekspił, ale nie mogę. No cóż, zobaczymy. Dobra, przed kolejną walką nie muszę kręcić, chociaż tyle dobrego. No nie, no dzisiaj nie ma jeszcze ani jednego pozytywnego efektu. A to jest straszne, ale dobra, Dropski ma fajny moveset, ja w niego wierzę, słuchajcie, ja w niego po prostu wierzę. Widzicie, co on robi, widzicie, co on robi. On robi grę. Idź na lidera teraz, ja mogę iść dopiero na lidera, gdy pokonam tutaj mędrca w wieży, wcześniej nie mogę. Choćbym chciał, ale spokojnie, będę musiał iść, to pójdę. Nie ma walki? Tu jest walka, dobra, i przed tą walką błagam, dzwoneczek Celebi, naprawdę, bardzo bym chciał w końcu dzwoneczek Celebi. Zobaczmy, co tym razem trafię. Proszę tylko o jeden pozytywny efekt na razie, o nic więcej. Bankrut! No, same pozytywne efekty. Ale spokojnie, chyba wydałem większość pieniążków. Tak mi się wydaje. Poczekajcie, poczekajcie, cofamy się, cofamy. Co, jakoś źle poszedłem? Czy dobrze? Nie no. A co było kolejne? Co tam było innego, że tak blisko? Nie no. Ja nie wiem, gdzie byłem, a gdzie nie. Nie no, dobra, tu... Wiecie co? Tu fajna jest rzecz, że mamy ten Infinite Ripple. Ja chyba go w takich momentach muszę stosować, bo to... Ja mam nawet leczenia darmowe takie...
Wow, świetne. To mi pozwoli nie zawsze wracać do Pokémon Center. Ale teraz muszę ten, wydać pieniążki. Czekajcie, ile mam pieniążków? Moi drodzy, mam pieniążków 2476, więc kupujemy sobie za te pieniążki maksymalną. Miałem, pamiętajcie, miałem 8 potionów, więc kupuję 12, no to 76 to już nie liczmy. Czyli 12 potionów kupuję i w tym momencie 12 potionów wyrzucam. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to. Tego Infinite Repellat sobie mogę trzymać, bo sami tak już na razie nic nie łapię. Po prostu muszę iść dalej. Ale zobaczymy, jak to będzie. Niestety, jak to będzie. Dobra, jest walka. Galpin. Ja nie mogłem się jeszcze uczyć. Nie, chyba nie mogłem. W sensie chodziło mi o tego. Gangshot, Jezu, jakie mocne ciosy. Paumi. Kurde, on był wróżkowy, prawda? Ale nie, Paumi to jest pierwsza forma. Nie wiem, czy on miał od razu typ wróżkowy, czy tylko elektryczny. Potem dostał... A nie, nie jaki wróżkowy, co ja za głupoty gadam. On ma walczący typ. Tylko w której formie on ma walczący? Czy w pierwszej już jest walczący, czy dopiero później? Czy najpierw jest tylko elektryczny? To jest Paumi, Paumot i... Nie, te dwa są bardzo podobne do siebie. Od drugiej chyba, też mi się wydaje, że od drugiej. Dobra, to walne chyba Size Sharda po prostu. Po co klapy trzeba było wywalić, tak? Trzeba drugi raz komuś innemu to podjąć, no. O, easy. Dobra, skorzystajmy z tego leczenia. Wspaniale. Dobra, tu jeszcze mamy... Tu nie ma żadnych przedmiotów w tym miejscu. Masakra. Co to ma być? Co to ma być? Upling! No, perfekcyjny Pokémon dla Ice Sharda. Dobra, ja wierzę, słuchajcie, w tego mojego Weavile'a. Ja naprawdę wierzę. Mamy mędrca. Kręcimy kołem. Ja cały czas liczę, że dzisiaj w końcu trafi się coś pozytywnego. Może błogosławieństwo Arceusa, no. Chciałbym. Ale zobaczmy, co będzie tym razem. No, coś takiego troszkę przyjemnego. Nie pogardziłbym. Aha, fajnie. Brak sterydów. Czyli moje Pokémony do końca streama nie mogą trzymać żadnych przedmiotów, czyli nie mogę dać mu nawet Oranberry na walkę ciężką. Super. Fajnie, fajnie, fajnie. Same dobre rzeczy się trafiły. A wy narzekacie, że ohoho, jakie to koło tortury, przecież on same dobre efekty trafia. No, bardzo. Bardzo fajne, bardzo fajne. Super efekty. Dobra, więc czekajcie, mój Pokémon nie trzyma niczego, nie trzyma... Nie wiem, ile ma Pokémonów ten nasz przeciwnik. O, Sharpik, no nie wezmę sobie go. Przekonajmy się. W ogóle nie ma tu naszego tego rywala Silvera, aż dziwne. Ma Shiroum. Dobra, zaczynamy bardzo dobrze. Ptaszki to Dropski lubi. Właśnie sobie uświadomiłem, jak bardzo źle to brzmi. Nie o to mi chodziło. Ice Shard. Chodziło o to, że jest lodowym Pokémonem. To też źle brzmi. Dobra, walczmy, po prostu walczmy. Cholera, manki. Nie, nie, wy se jaja robicie. Wiecie, że właśnie mój Pokémon umiera? Jasno, cholera. Mój Pokémon jest lodowo mroczny. Ciosy walczące biją razy 4. Powiem tak, Asurensgo is not very effective. Revenge go nie zabije. Bije Size Sharda, od którego mam staba i muszę się chyba modlić, że albo jestem tak, mam mocnego Weavile'a, że przeżyję. Znaczy nie, że przeżyję, że zabiję go na hita, bo przeżyć to nie przeżyję. Albo że walnę krytam. Dropski, proszę cię. Dasz se radę. Naprawdę, od kiedy ten cholerny mędrzec ma Mankeya? Fajnie, fajnie, zgony idą szybko. Przynajmniej mogę sobie wziąć z powrotem 6 Pokémonów do teamu. Nie tak miało być, moi drodzy, nie tak miało być. Nie tak ta seria miała się zacząć. I robił ile mógł, ale no sorry. Gdyby miał jakiś mocny, potężny cios. Ale nie miał.
Słuchajcie, oni mają tam co najmniej 14 levele. Dobra, niektóre Pokémony muszę tutaj trochę podekspić. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To ja pytań nie mam. Może mieć Hawlucze? No może... Oj, zapomniałem, że tego Ripera nie wyłączyłem. Dobra, już, już, już. Ekans, w ogóle Ekans, nie wiem czy Ekans, czy Arbok. Tak czy siak, te Pokémony mają chyba tutaj typ mroczny. Co w sumie pasuje do niego, więc spoko. Jajajajajajaj, o, Relicant. Chyba go rozwalę. Ha, Water Absorb. Frajerze, Relicancie, mamy się. Dobra. O, zdejmij przedmioty, macie rację. Macie rację, zaraz to zrobię. O, Water Gun. Ten Water Absorb to naprawdę fajna rzecz. Ale no tak, nie mogą mieć... nie mogą mieć... O, przedmiotów, Poison Tail. Cudownie, ze stabem to bardzo fajny cios. Assurance. Payback. Assurance. No, zamiast tego i tak. A ktoś ma? A, Hayuna ma, ale i tak nie używał, więc spokojnie. Nie give. Take. Aja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 j
Chyba dobrze pamiętam. W sensie od ciosów ziemnych oczywiście mowa. Dobra, jak tam levelem? No levele, no jeszcze mularów tutaj, no, no dobrze byłoby, gdyby tutaj wbił ten co najmniej 13 level. Ej, dobra, myślę, Hud jest no fajnie, że akurat Turtonator się trafił, cudownie. Ja to zawsze mam takie szczęście. Dobra, chyba nie ma Dragon Rage'a. Chociaż mógłby mieć. Dobra, jest git. Sandtomb. No, zamiast Mudslapa lepszym. Pumpkin coś trzyma? A, dobra, ale on będzie co chwilę coś trzymał, bo on ma pick-upa, wiecie, on będzie podnosił przedmioty sam z siebie. Ale to w stylu Antidotum Potion, więc no... To jakby, tu nie jestem w stanie jego ability zablokować. On po prostu co chwilę będzie podnosił jakiś przedmiot po określonych ilościach walk. Więc on tak już ma. Zobaczmy, a teraz też coś podniósł? No teraz nie. Ale ogólnie może co chwilę coś podnosić. Ej, dobra, słuchajcie, muszę przemyśleć to dobrze. Pierwszy jest Hud-Hud. Kto najlepszy na Hud-Hutam? No bomba chyba. Chyba bomba. Potem będzie zmiana na Mankeya, to ja też zmienię. Ale no trzeba będzie walnąć jakimś kamiennym ciosem. Czy będzie jutro stream? Ojacie, Frostmoth to był. Myślę, że wielce prawdopodobne jest, że tak, że będzie. Dobra, włączmy Ripela. Żeby nie tracić czasu na te walki, bez które też nie są mi jakieś teraz potrzebne. A, dobra, przynajmniej teraz nie muszę kręcić kołem. Czy muszę? Ej, jak przegrywałem walkę i ją ponawiałem, to kręciłem kołem jeszcze raz? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Chucky mówi, że kręciłem, ale większość mówi osób, że nie. No też mi się wydaje, że nie kręciłem już kolejny raz. Jak przegrałem. Też mi się nie kojarzy, żebym kręcił. No ja wiem, że kręciłem, znaczy, że ja kręciłem teraz, ale chodzi mi o to, czy w poprzednich seriach jak przegrywałem, to z trenerem, czy kręciłem jeszcze raz przed tym. Może powtórka efektu najlepsza będzie tutaj. No... Większość pisze, że nie. Nie kręcisz jak przegrałeś, też mi się wydaje, że nie. Dobra, nie kręcę. Przegrałem, to przynajmniej teraz mogę bez utrudnienia. Dobra, robimy tak. Switch, moi drodzy, i bomba pierwszy wchodzimy. Nikt nie ma przedmiotu. Lecimy. Oby tym razem dobrze. Wiemy, że ma na pewno Hud-Huta, wiemy, że ma Mankeya, no powinien mieć Bellsprouta. Ale to jest randomizer. Ale nie, ale kluczowe walki nie są zrandomizowane. No tak, więc dlatego ma... Dobra, nieważne. Rock. O ty, Ers... No! Ej, sflinczował mnie. Brawo, dziękuję bomba, ale już zaczyna mnie niepokoić. Dobra, Mankey, tu wiemy co się stanie. Dlatego damy tymianie, że ich wejdzie. To jest Pokémon trujący. On ma zresztą niezłe obrony. Znaczy, no dobra, zwykłą ma słabą, ale jest trujący, więc nie dostanie za mocno. Najlepsza zmiana.
Ale ten Karate Chop i tak jest cholera mocnym. Dobra, wal z Poison Taila będzie całkiem niezły. Power Up Punch, no nie, boostuje się. O kurde. O kurde. Proszę cię, dasz radę, proszę cię, przeżyj to. Musisz. Brawo, brawo. Uff. Kto jest ostatni? O, Bells, no prawidłowo. Bellsprout musiał być, no sorry. Dajmy Pokemona psychiczno-stalowego, najlepszy. To był chyba jeden z nowych ciosów. Tak jak wam mówiłem, parę nowych ciosów jest. Nie do końca widziałem, jak on się nazywa, ale to był Septic Shot. Dobra, nie mam żadnego pojęcia, jaki to jest mocny cios. Czy jest mocny? Pewnie jest, ale kto to wie. W sumie ten elektryczny teren to jest fajny, bo on może go zboostować. Iski Brok. HM katalog dostałem, fajnie. Nie będę używać Iski Bropa, tutaj jest blisko. Może się przydać na kiedy indziej. Tu jest prosta dróżka. Siema Pokeświr, witam serdecznie. Witam, siema Steve. Dobrze, żyjemy, ale przypominam, że mamy walkę o odznakę za chwilę. Więc fajnie. Nie ma co, fajnie. O, a tu trzeba chyba kliknąć te przyciski, żeby to odblokować. Normalnie na pierwszej sali dało się ominąć walki, ale tu widzę, że się nie da. Wygląda na trujące, ale raczej nie. No właśnie, no albo ma jakiś efekt, że może trujący, ale na przykład bije stalowe, wiecie, no może w tej grze coś takiego wprowadzili. No dobra. Słuchajcie, kręcimy kołem. Aż koło mi się wyłączyło, tak mówię, co jest grane, nie ma. Dobra, zaraz będzie. Dobra, moi drodzy. Ja cały czas czekam na tym streamie na jeden dobry efekt, bo jeszcze ani jednego dobrego nie było. Zobaczmy, co tym razem trafimy. Tych pól jest coraz więcej. Coraz dziwniej to wygląda, coraz więcej tego wszystkiego. I Snorlax na drodze. Tracę slota w teamie, czyli kolejny zły efekt. Czyli do końca streama nie mogę już mieć 6 Pokemonów, tylko 5 przy sobie maksymalnie. Ech. Czego ja się spodziewałem? Że będzie coś dobrego? Haha, nigdy w życiu. Nigdy w życiu, ale mamy tylko 12 zakręceń jeszcze, więc prędzej czy później one się skończą. Czekajcie, zrobimy tak. Gdzie my tu mamy tego? A, bo to nie działa w sali ten PC, widzicie? Cwanem. Dobra, może na razie Pokémon trawiasty, który najmniej się przyda na tą salę, niech sobie idzie do boksa numer 1. Okręcenia się nie ma rady, nigdy się nie kończyłem. Kiedyś muszą, Radar. Jakby ja wierzę, że w tej serii to się stanie. Tego się trzymam. Poczekajcie chwileczkę. Chwilę, słuchajcie, ZW, na chwilę. Dobra ludzie, dobra, już jestem, wybaczcie, trzeba było na chwilę wyjść, ale już jestem, więc... dobra, trafiłem teraz tego Snorlax na drodze, no to mogę iść dalej. Ten atak to Poison's Priority. A no tak, ale nie, no zaraz, to i tak nie pasuje, to dlaczego stalowy Pokémon z niego dostał, jak trujący? Mógł mieć abilitkę Corrosion, dzięki której może zaatakować trującym atakiem stalowy poksy. A Dawid dobrze mówi. Mogło tak być. Dobra, słuchajcie. Walczmy. Liczę na to, że już dzisiaj nikt nie umrze. I dlatego trafiam wodną Arokudę. Kurde.
Hajuna, wchodzisz. Aqua Jet. No dobrze, że zmieniłem chyba. Dobrze, że zmieniłem. Dobra, chyba ma tylko Aqua Jeta. Crafty! Dobra, jego to uważajmy. Zmiana ponownie natującego bitap. Dobra, bitapem jak jest jeden, to już nam niewiele zrobi. Perfekcyjnie, dobrze jest. No i fajnie, O, jak mamy. Fajnie, że te leczenia się odnawiają, wiecie, zaraz jak tylko się leczymy w Pokémon Center. Przed tą walką kręcić nie muszę, ale będę miał jeszcze dwa zakręcenia na tej sali, więc słabo i tak. Audino! Fajnie, Audino, znaczy. Exp nie jest mi tak potrzebny, ale Audino powinna dać całkiem dużo expa. A myślę, że niewiele zrobi mojemu stalowemu i jeszcze kamiennemu Pokémonowi. Widać, jeden HP zabrane. Headbata się uczy, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Slam. 80 mocy, no. Ale. Ale nie, chyba nie chcę. Jasna cholera, zawsze zapominam. Nie, on jest kamienny. On jest kamienny. Zawsze mi się wydaje, jak go widzę, że on jest robakiem. Ale nie, on jest kamienny. Tylko kamienny. Czy on właśnie uderzył z kamiennego ciosu, który bije razy 4 mojego Pokemona? Fajnie. Dobrze, że mój Pokémon ma niesamowitą obronę i tylko dlatego przeżył. Ja już mam dość. Co się dzieje w tej serii, to ja nie wiem. Zabierzcie mnie stąd. To za dużo dla, jak na mnie, za dużo. Dobra, słuchajcie, o... A, bo nie kliknąłem tych... Dobra, tego nie kliknąłem, dobra. O, i kamień zniknął, fajnie. Fajnie, dobra, czyli teraz tak, słuchajcie, musimy zakręcić kołem. Słuchajcie, to jest 8 zakręcenie. Czy w końcu doczekam się tego dobrego efektu? Zobaczmy. Po raz kolejny trafia się brak sterydów, czyli to już teraz nic nie robi, no bo i tak nie mogę używać dwa razy. No dobra, czyli no, co z tego, że efekt zły? Przynajmniej nic w tym momencie złego już zrobić nie może. Chociaż tyle. Dobra, lećmy dalej. Co tam masz? Te Pokémony to mi się nie trafiają, ale dobra, jestem stalowy, to mi mocno nie zrobi znowu damage'a. A on jest też robaczy, dobra, dawaj Rock Tomba. Tak jest, to była dobra decyzja. Dusk Noir. Dobra, no liczę, że coś go obije. No ładnie. O. Shadow Ball. Dobra, to zmiana na Pokemona typu normal. Bardzo dobra zmiana. W ogóle Shadow Ball na 12 levelu. Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Playback. Dobra, nic nie zrobisz. Dobrze jest. No i mamy, słuchajcie, już teraz oczywiście lidera. No i na lidera to w sumie cholera wie czegoś tak właściwie spodziewać. Zacznę od Pokemona kamiennego. Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja. Wszyscy mają maksymalnie wbitego level capa i dobrze, bo można się spodziewać, że właśnie lider będzie miał zapewne na 16 levelu wszystkie swoje Pokemony. No, może niższe, chciałbym, żeby tak było. Ale no dobra, słuchajcie. Przed kluczową walką, oczywiście, mówię to z bólem serca, muszę kręcić, więc lecimy! Oby to nie było znowu jakiś odwrócony wymiar, czy coś innego głupiego, proszę. O, ciekawe, tego typu nie mam, czyli będę musiał zakręcić kołem, kołem, słuchajcie, z tymi typami i typ, który się wylosuje, to nie mogę go używać do końca! Dajesz tak trzymaj! Janusz, dziękuję! Ja już do ciebie, od ciebie doliczam zakręconką. Mam nadzieję, że twój Pokémon przetrwa, bo dzisiaj już przeżył ciężką szkołę życia, ale daje sobie radę, więc oby tak dalej. Dzięki wielkie za wsparcie. Dobrze, zobaczymy. Słuchajcie, który typ zostanie wyeliminowany? Lećmy. Przekonajmy się. Robaczy. Bardzo dobrze, bo
robaka nie mam. Nieprawdaż? No prawdaż, nie mam robaczego Pokemona. Bardzo dobrze. W sumie nawet z tych, co zginęły, czy tego, co jest w boksie, to robaczki się dzisiaj nie trafiły. Mimo tego, że Piki był dzisiaj top donatorem, to nie wiem dlaczego, ale robaki się nie chcą trafić. No dobrze, 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 dobrze. No przynajmniej nie jest to jakieś bardzo złe pole przed tą salą. Słuchajcie, trochę się cykam, no nie mogę dać Pokemonom przedmiotów i to jest strasznie złe, no ale bywam. Zobaczmy. Trzymajcie za mnie kciuki. Ile ma Pokemonów nasz drogi Falkner? 4? Dużo? O! Ma bardzo, bardzo fajnego Pokemona z regionu Paldea. Elektryczno latającym. Dobra, musisz z Rock Tomba. No jeszcze Church Beam, którym się ładuje. Padł na hita, perfekcyjnie. Oho, wiem dlaczego Gligar. Na pewno coś ziemnego chce użyć na mnie. Z pewnością. Czyli tak, ani nie Mularow, ani nie... Ty mianasz... No Drax, to tam nie ma ciosów za dobrych na niego. Dobra, muszę dać Taurosa, no innego wyjścia nie mam. Ale i tak będzie ciężko. Kurde, ten Gligar to taki, powiem wam, trochę mi nie pasuje ten Pokémon, szczerze mówiąc. Kurczę, no ale muszę zmienić bombę, bo to bez sensu. Dobra, zmieniamy. Dusty Dash. Może użyję jednego Warcapa. A nie, bo to nie zwiększa obrony, no ale... Dobra, walić, to przynajmniej atak większy. No muszę bić stacka, najlepsze co mogę zrobić. O nie... Czemu to jest takie słabe? Ja wiem, że Gligar ma mocną obronę, ale ja nie mam żadnego Pokemona pod specjalny atak. Szkoda, że lodowy Pokemon umarł. No właśnie, nie, nie. Ten Ham i Prostak ma przedmioty. A ja nie mam. Moi drodzy, ja nie chcę nic mówić, ale to może być koniec serii. Dość szybki. Infinite Fusion skończyliśmy pierwsze podejście pod koniec streama. Teraz chyba też tak będzie. Hajuna, muszę bić, muszę go zranić, ile da się. Ta seria to zło, mówiłem wam, że zło. No nie mam na niego nikogo dobrego, no co ja wam będę kłamał, no nie mam nic dobrego. Muszę chyba wystawić... No wiecie co, albo walnę z Confusion, wiem, że tam te ciosy są mocne, ale jego trzeba bić specjalnymi ciosami. A w ogóle on ma Quark Drive'a, to jest boostuje jego najlepszą statystykę. Czyli co, zboostuje mu specjalną obronę, to bez sensu, to nie ma co. To nie ma co używać tego, bo ja nie biję fizycznymi. Dobra, Mularow, musisz. Jak stracę kolejną legendę, to będzie mi bardzo przykro, no ale muszę lać go. Co, jest szybszy? Jeszcze ognisty, no bycież, tak. Dobra, wprowadźmy ziemnego Pokemona. Dobra, no muszę bić go z Poison Taila, no co ja wymyślę? Zmiana na kaczkę. No masakra, oni tutaj taktycznie grają. Słuchajcie, muszę zmienić Pokemona, bo... Znaczy muszę, no nie muszę, mogę. No dobra, kaczka... Nie no dobra, wiecie co, nie zmieniam. Kaczka bazuje na specjalnym ataku raczej. Mularow to sobie nie poradzi jednym Confusion. Dobra, będę bił dalej strujących ciosów. Ja w ciebie wierzę. Mój drogi paldański Pokemonie, ja w ciebie wierzę, proszę. A może użyję Amnezji? Tylko gorzej jak będzie miał... Kurde, no ta Amnezja mnie kusi, powiem wam. Ta Amnezja mnie trochę kusi, ale... Kurczę, jakie on może mieć ciosy? Czy on ma fizyczne, czy on ma specjalne? Ja bardziej... Powiem szczerze, że bardziej sobie wyobrażam tego Pokemona jako... Pokemona, wiecie, który bazuje na ciosach specjalnych, ale to może... Może to takie głupie podejście, ale tak mi się wydaje. Dobra, chyba użyję Amnezji, chociaż i tak będę pewnie wolniejszy. A, on ma rezista na wolne, jasna cholera, zapomniałem. Dobra, to i tak użyję Amnezji. Albo nie, dobra, bij z Poison Taila od razu.
Zapomniałem! O, ale dostał czymś dziwnym? Jezu, zapomniałem. Zapomniałem, że on ma motor absorba. 200 IQ. No i został Fletchinder. Ej, dobra. Jeden cios to chyba przeżyje. Musisz przeżyć, musisz go zatruć. Proszę cię, zatruj go. Krytyk. Dobra, no zmieniamy. Dobra. Potrzebuję wrzucić innego Pokemona. O ja cię. Boję się, że mój Trapinch zginie, no ale nie mam wyjścia. No Bite, najlepsze co mogę zrobić. No nie! On ma leczenie! W sumie mogłem użyć Santomba, jestem debilem. Jak użył tego, a, bo on teraz jest... A i tak, a. Dobra, bomba ma mocną... Ale zaraz, Flame Charge jest fizyczny, prawda? Dobra, musisz przeżyć. Nie, no mam przerąbane, on jest za szybki, on ma boosta teraz do speeda. Proszę cię, Rock Tomb. No nie, użył Rusta i pozbył się. No i tak, dostał mocno, ale to wciąż trochę za mało. Proszę cię, ubij go. Mamy. Wygrałem, ale ile strat, ile strat. Obecny level cap 28, fajnie wiedzieć. Ta seria to ciężka seria, straciłem na tej walce dwa naprawdę cenne Pokemony. Słuchajcie, ja w tej serii już straciłem 5 Pokemonów, żart jakiś. Przynajmniej mogę ciebie wziąć z powrotem. Masakra. Dobra, coś idziemy złapać zaraz. No, a może być rady jeszcze więcej. Czekajcie, tutaj tak. Tu mamy uliczkę. Wise Glasses. Tylko szkoda, że nie mam Pokemon. Nie, no dobra, mam jeden. A nie, dobra, i tak nie mogę dać przedmiotów. Zapomniałem, że do końca streama nie mogę. Ej, tu zawsze trawa była. Ale oszukaństwo. Ale mam wędkę. Mam wędkę. Dobra, spróbujemy coś na wędkę złapać, moi drodzy. Na wędce może nie być wcale wodny Pokemon, bo to randomizer. Chucky! Nazwij męczennik, bo wiadomo jak skończy. Dziękuję. Czyli teraz Chucky ty, rozumiem. No, mam nadzieję, no widzisz, Sharpedo już z wodnych nie dostaniesz. Zobaczymy, co się trafi. Może wyłączmy przyspieszenie, bo nie dam rady ucelować. Na razie widzę, że nic się nie chce trafić w tej nieszczęsnej wodzie. Ej, co? A, włączyłem znowu przyspieszenie, ale dobra, nieważne. Tu chyba nie ma Pokemonów w tej wozie. W końcu to jakaś mała kałuża w sumie taka. No dawaj, dawaj, dawaj. No co jest grane? Popsuta woda. O, dobra, proszę. Dla Chuckiego coś dobrego. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. On jest naprawdę fajny. O kurde, mam takie średnie Pokemony na niego. Kurde, liczyłem, że nie użyję ciosu duchowego. Dobra, walnij Sastonisza, to nie będzie za... albo Shadow Sneak. No wiedziałem, że go raczej... No dobra, użył Hardena jeszcze raz. Okej, zmieńmy może. Kubkę piasku, ale to jest fajna kubka piasku. Tylko żeby się złapała jeszcze. On miał chyba jakąś fajną abilitkę, jak pamiętam. Kurde, no musi być taki ciężki do złapania. Zobaczmy, nawet Pokeball się nie kręci. Super, użył Sandtomba, nie mogę uciec. Dobra, błagam cię, złap się, bo będę musiał cię atakować. No nie, no nie! Jeszcze speeda mi obniżył! Moi drodzy, mój Pokemon jest wolny, ale teraz to jest już w ogóle wolny. Nie mogę uciec, nie mogę zmienić Pokemona przez Sandtomba. Jedyne co mogę zrobić, to rzucić Pokebola i modlić się, żeby się złapał, bo to jest jedyne wyjście. Ale jest to wielce mało prawdopodobne. Adrian, wybacz mi, kto by się spodziewał czegoś takiego? Rzucę Premier Bola na niego. Proszę cię, złap się, proszę cię. To jest jedyny moment.
Nie, Sandstorm, Sandstorm. Tak blisko. Nie no, muszę łapać. Dobra, no co najwyżej tym go ubiję szybko. Nie no, musisz. Ja mam dość tej serii po pierwszym streamie. Wiecie co, walić go. Mam cię gdzieś. Umrzyj. Nie będę ryzykować. Mukus, tylko pokebole obowiązują na pierwsze łapanie. To już ten efekt dawno przestał działać. Ajajajajajajaj. Ale katastrofa, katastrofa. Mówię wam, tylko pokebole działały wtedy, gdy były trafione na pierwszego pokemona łapanego, więc to już dawno przestało działać. Bardzo dawno. 6 ubitych pokemonów, zostały mi 3. Słuchajcie, dzisiaj ten restart jest wielce prawdopodobny. Tam już nie mogę nic więcej złapać, a zobaczmy, czy mogłem trafić coś fajniejszego. Co mogłem w tej trawie trafić? No to nie, to w innych trawach. Na wędkę, na Oldroda mogłem... O! Tylko 2 pokemony. Tu jakie fajne. No fajnie. A, tu nie mogę przejść. Tu nie mogę. Znaczy nie, Chucky, jakbym... Nie no, jak byłaby zasada tylko pokebola, użyłbym Premier Bola, to bym dał sobie karę. Bo wiem, że to jest ten sam efekt, ale to jest jednak inny. Ale to już mówię, to już dawno temu przestało działać. Ja cię kręcę. Dobra, tu mogę też coś złapać. To jest droga numer 32, więc... A tu mogę iść? Nie, tu w ogóle do ruin nie można iść. Dobra, może tu się coś uda. Trzymajcie mocno kciuki. O jasna cholera. No może nie przesadzajmy. W ogóle to jest Pokémon typu ciemność, więc no, fajnie. Dobra, wejść z Metal Claw. Chodzi o to, żeby go ubić tak troszkę słabo, ale kurde, kolejny cios i tak go raczej załatwi. Nie no, to się nie uda. No jakby, no nie oszukujmy się. Dobra, on mi mocno zmniejsza obrony, może też zmienię sobie na chwilę. Ty weź go walnij z jakiegoś... Zaraz, jaki ty masz atak, jaki tam ma atak? 35, a tutaj 27, no nie, to będzie za mocne. To będzie za mocne, dobra, próbujemy jeszcze raz. Powiem szczerze, w tej serii trafiam ciekawe pokemony, no tylko że... Te niektóre ciekawe pokemony trudno złapać. To jest w ogóle podobnie jak mój wcześniejszy, mój starter, pokemon, który dostaje razy 4. Dorzucam się, złap coś fajnego. Aj, dziękuję, no ja chcę, ja naprawdę chcę złapać coś fajnego. Ale mi dzisiaj nie idzie, po prostu dzisiaj jest zły dzień. Shadow Sneak not very effective, ale może się uda, może. Ja bym bardzo chciał, słuchajcie, za Rudem. Ej, dobra, powinienem przetrwać jeszcze jeden atak. Trzymam kciuki. No! Ej, powinien przetrwać. Byłem przekonany, że zostanie mu tam z jeden HP. A, to nie Agucha, o proszę. A, idź ta z tym łapaniem. Mam to wszystko gdzieś dzisiaj. Nic mi nie idzie. A co tu jeszcze mogłem złapać? A w nocy co było jeszcze? O. Ciekawe. Dobra, nie idzie. Jak nie idzie, to nie idzie, jak to się mówi. Ta, jeszcze dzisiaj będzie restart, słuchajcie, coś czuję. Tak może być. A, no i pamiętajcie, że zaraz muszę kręcić nieszczęsnym kołem. Ogólnie fajnie. Mogę już kupować Great Ball? Serio? Zaraz pójdę obczaić. Kurde, on musi, zapomniałem, że on musi używać specjalnych ciosów, bo on ma zdecydowanie lepszy ten specjalny atak. Nie jest łatwo, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Co z tego, że dzisiaj zdobyłem pierwszą odznakę, wiecie. Ale no naprawdę, o rzeczywiście, naprawdę trafiam bardzo trudne do złapania Pokémony. To, że udało się w ogóle tutaj z tym Pokémonem z przyszłości, zresztą legendarnym, to niezły fart. No ale... Okej, okay. Słuchajcie, tu jest chyba już walka, więc zakręcimy oczywiście. Oj, nie to koło, bo to jest koło typów, czekajcie, już włączam normalne. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. No dobra, czyli tak, koło tortury, dobra, jest. Lecimy. Proszę,
Może Arceus Bless. Moi drodzy, po raz trzeci trafiłem brak sterydów dzisiaj. Tyle pól, a ja 3 razy trafiłem to samo. Ale chyba nie będę narzekać, bo przynajmniej to pole nic nie robi. Więc się z tego cieszę. Ale no dziwne, dziwne. Dziwne, ale prawdziwe. Dobra, jakie wy macie levelem? To jest psychiczny Pokémon, prawda? Tak, psychiczny, ale... I on ma Psychic. Dlaczego ja nie mam Psychica na tym levelu? O, Ribombi. Dobra, tutaj to Smart Strike. Bugbass całkiem, ale niewystarczający. To jest dowód, że koło jest trenem. Tylko teraz Arceus na brak sterydów poszło. No ta. Dobra, czekaj. O, tam jest TM, ale nie dostanę go niestety póki co, bo nie mam przedmiotu odpowiedniego. Dobra, weź się podlecz. Dobra, co tym razem? O, Mularow, zobacz, tego powinieneś Pokemona mieć, a nie tego. Mularow walczy przeciwko swojemu ulubionemu Pokemonowi. Przypadek? Nie sądzę. Jeszcze mnie chce zerwalić. O, Dabul. No proszę, Wulu nawet w tej serii po ewolucji będzie mnie prześladować. Okej, okay, oho. No niestety teraz tych trenerów trochę będzie, więzkręceń kołem też będzie trochę. No może niech się trafi po raz czwarty brak sterydów, nie pogardzę. Już myślałem, że brak sterydów, a ja trafiam tylko pokebolem. Czyli przy kolejnym łapanym Pokemonie mogę tylko... Nie mogę niestety skorzystać z nowych Great Balli. Szkoda. Dobrze. Moi drodzy, zakręcenia kołem wyprzedziły w tym momencie nadchodzące zakręcenia, z czego bardzo się cieszę. Ale zobaczmy, co dalej tu będziemy trafiać. Ta, Shiny Hunting robić, ta. Co jeszcze? Furicik, mój ulubieniec. O! Staka-taka. On jest stalowo-kamienny. Dobrze pamiętam. Nie mam na niego w sumie nic dobrego. Znaczy no... A ile bierze Confusion? Nie jest... No, w sumie to może mieć jeszcze dodatkowy efekt, więc zmijmy z tego. Też coś ten efekt nie chce mi wejść. Niestety. Ale przynajmniej dał dużo expa, więc... Zawsze coś. Potion. Okej. O, tu kolejny jakiś Rock Smash i też nie mogę użyć. Dobra, tutaj jeszcze walka. Fajne te Pokémony trafiam u przeciwników. Naprawdę fajne. No i teraz przynajmniej wszedł efekt, z czego się cieszę. To był Bubble Beam? Nie, to jest jakiś Bouncing Bubble. Jakieś nowe ciosy tu mają. Ej, to leczy go. Mam nadzieję, że zabiję go kolejnym ciosem, bo zrobiło się coś bardzo niebezpiecznego. Okej. Okay. A to nie jest Let's Go cios? Ej, możliwe. Ej, dobra, coraz ciekawsze te Pokémony mi się trafiają. Bardzo dobrze. Rozwal go, bomba. Randomizer, to nie... To jeszcze nie koniec? To nie był najlepszy pomysł, ale jakoś żyjemy. Ja cię kręcę. Dobra, żyjemy. Ledwie, bo ledwie. Nie było jeszcze jakiś... O, tu jest TM. Bullet Seed. Fajnie. A co robi ten HM katalog, było pytanie. O, tutaj mamy po prostu HM, nie muszę ich uczyć Pokemonów, bo mamy na przykład Flasha. Ale on na razie się nie przydam. Czekajcie. Bullet Seeda mogę go nauczyć Cuts Trenera, chociaż on ma Razor Leafa. Chyba zostawię Razor Leafa. On ma większe szanse na kryta, niech będzie. O, a tu już jest jaskinia. Przypominam, że w jaskini mogę też złapać nowego Pokemona, więc... Oby w końcu coś się trafiło. Teraz nie wiem, czy Chucky, czy Agucha będzie, nie wiem. Zaraz zobaczymy, tylko najpierw coś złapmy, bo ostatnie 2 próby łapania mi nie wyszły. I pamiętajcie, tylko pokebole. W tej lokacji tylko pokebole. Siema, bambuko.
Coś... O, wyłączmy Ripera. Błagam, coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego! Spokojnie, Judy. Spokojnie. Chucky! Czy jest się z tego czego cieszyć, to ja nie wiem. O Boże, dobrze, że go nie zaatakowałem, użył Bajdą. Chucky to ma farta u mnie do Pokemonów, przyznaję mu to mocno. On już nie może ewoluować? Nie, jeszcze nie, on jakiś tam potrzebuje. Męczennik miał się nazywać, no zapomniałem. No to pasuje idealnie, nazwam. Perfekcyjny. Myśl pozytywnie, normalnie byś go nigdy nie użył. Pewnie tak. Dobrze, chodźmy więc dalej. Wyłączmy sobie Ripela. Tu już są kolejne walki, oczywiście. I teraz mam kręcić, czy przed to... Czy... Nie, muszę kręcić, prawda? Kręcimy, no też mi się wydaje, że tak, że nie kręciłem. Teraz tak, też wygląduje, bo jak będzie się tym pokonał. No, nie wiem, czy dojdzie do tego momentu. Nie, bądźmy tacy pewni. Dobra, dajcie w końcu coś dobrego, no. Coś czuję, że może bardzo szybko zostać męczennikiem, ten nasz patracik. Bo po raz drugi na dzisiejszym streamie trafiamy, śmierć nadchodzi. Czy mam nowy cel? Siema Dziubon, jest, jest nowy cel. Znaczy nowy i kolejny też będzie. Ja pierniczę, czemu? O, jak on zginie... To będzie... Interes życia rzekiego. Poczekajcie. Czy ja mam jakieś koło, gdzie są... Dobra, tylko muszę je zedytować. Ostatnio... A nie, na 4. O, nie, 5. Dobra, to ja muszę zmienić na 4, żeby były. Piątkę usuwamy. Mam tylko 4 Pokemony, nie za dużo. Przypominam, moi drodzy, że... Mularow 1, Bomba 2, Cats Trainer 3, Męczennik 4. Z moim szczęściem trafię 1. Zapewne. A nie, to jest edycja. Poczekajcie. Teraz działa. Perfekcyjnie. Kręćmy. Zróbmy ten restart. Zróbmy ten restart. Ja chcę restart. Ten życie jest niesprawiedliwe. Życie jest niesprawiedliwe. Moje legendy umierają przez koło. No powiem wam, że ten skład jest potężny. Ja ci kręcę. A Głucha, ty jeszcze zostaniesz starterem, powiem ci. O, fletę, dobrze jest. To takie... Cześć, kuzynie, nie zabijaj mnie. Na co, Bastionom, umrzesz. I to zaraz. Radzi sobie. Tego się nie spodziewałem, ale bardzo się cieszę. Lyron pokazuje swoją moc. Protect. Może być... Chespin. Dobra, wystawmy innego trewia z tego Pokemona. Uj, on ma Woodhammera! Fajnie, bardzo uczciwie. Bardzo uczciwie zrobione. Żeby Pokemon na 15 levelu miał Woodhammera. Legendici umierają, ale przynajmniej reszta Pokemonów się zanieczy. No, no bardzo, no. Coś w tym jest. Po prostu jest ciekawie. Trenujcie, moje drogie poksy, trenujcie. Ten trening jest mi potrzebny. Great Ball, okej. Tu nie będzie jakiejś walki? Nie, tu jest drabina. A Rock Tomb.
Okej, okay, ale... Jezu, ale długie tutaj. Długi tunel z tego zrobili. Never melt ice. No przydałby się mojemu Wewilowi, ale szkoda, że go nie mam. Dobra, przed tą walką jeszcze kręcić nie muszę. Dobrze. Dostał mocno, ale Leafblade też jest całkiem niezłym. Sam się uczy tego Bullet Seala. Nie no, wolę Razor Leafa. Aha, fajnie, dobra. No, no to może być koniec zaraz. Hydropompa, super. I Razor Leaf i Shadow Sting super efektywny na Biz Razor. Moi drodzy. Nie chcę nic mówić, ale... Czy ty masz jakiś cios w ogóle? Tym on ma cruncha, kurde. Brawo. Męczennik daje radę. Nie będziesz męczennikiem, uratujemy cię. Jasna cholera, Ludicolo. Spróbuj go uśpić. Dobra, wyszło. Crunch, Czemu to takie słabe? No już się obudził? Nie ma sensu zmiać, bo jak dostanie Lyron. Dobra, to jest chyba koniec, moi drodzy. To jest chyba restart. Tylko dlatego, że zmniejszył mu speeda, przeżył. Jeden Pokémon mi został. Jeden Pokémon. Co tu się stało się? Powiem tak, wiem, że już powinien być zaraz koniec streama, ale coś czuję, że powinienem iść dalej, bo czuję, że zaraz będzie restart serii. Może wybierzemy startera chociaż. Dobra, muszę jeszcze zakręcić kołem. Cudownie. Idź go już dobić. No, tak też myślę, bo tu chyba ja nie widzę, słuchajcie, nadziei. Nie jestem pesymistą, jestem po prostu realistą. Widzicie, co się po prostu dzieje. A jeszcze się trafi, pewnie śmierć nadchodzi. Patrzcie na to. A, muszę wyrzucić, to nie ma podglądania, bo to nie ma efektu żadnego. Jedna forma. Kolejny złapany Pokémon nie może ewoluować. Coś czuję, że nie doczekam tego momentu, ale... Okej. Okej, pamiętajmy o tym. Po prostu o tym pamiętajmy. Dobra, mam jednego Pokemona i walczę z gościem, który teoretycznie powinien mieć ogniste poki, ale to jest randomizer, no ale... Błagam, miej jednego Pokemona, no dwa. Ma ducha, fajnie. Bomba walczy do końca, on się nie poddaje. I przyszedł Lantern. Przyszedł Lantern. Czy to obejmuje startera? Nie, po restarcie będzie... Nie obowiązują już poprzednie. To chyba koniec. Bomba. O! Ja nie wierzę w tego Pokemona. On wierzy. On wierzy, kiedy ja nie wierzę. To zmniejszenie speeda robi grę. Niesamowite. Szanuję jeszcze bardziej Lyrona. Właśnie dostałem 100 Quick Boli, 100 Timer Boli, 100 Dance Boli i 100 Net Boli. Wy, ty, fy. Fajnie, to tak gra mnie nagradza tak na koniec serii. Uleczyłem chyba, czy nie? Uleczyłem, no co mnie straszycie? Jezu, dlaczego oni mają wszyscy Shadow Balla? Bomba! Oby był jakiś Pokémon latający, oby był latający! No jest latający, tylko że... To chyba koniec. Jak ma cios, który bierze 19 HP, wiecie, ognisty cios, ja jestem stalowy. To chyba teraz to jest już koniec. Co tu się do cholery dzieje? On żyje. Ja w to nie wierzę, ale on żyje. Ale... O nie.
O nie. Tu jest walka z zespołem R. Przecież tu nigdy nie było walki z zespołem R. Jeszcze muszę zakręcić kołem, bo tu będzie chyba kluczowa walka. Bardzo uczciwie. A wy mi mówiliście, to będzie UD łatwa seria. No, bardzo łatwa. Jest bardzo dobra, głucha. Kręćmy. Nie wiem, co by mnie musiało uratować tutaj. Brak boosta. Nie mogę używać ciosów boostujących, no to niewiele mi zmieni. Bo nie mam takich ciosów. Były takie osoby beta. Były. Czytałem komentarze. Były. Czekajcie. Chyba zostało mi tylko 7 zakręceń kołem. Bardzo fajnie. Dzisiaj aż 14. No sorry, jeżeli to jest walka jakaś kluczowa, gdzie ma ktoś... Co? Ale co ja mam zrobić tutaj? Ej... Find out what Team Rocket is up to. A skąd ja mam wiedzieć, co oni robią? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie rozumiem. Przecież tu nic nie było. A, tu się pojawił Team Rocket. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czyli to jeszcze nie jest kluczowa walka. On nie ma wodnego ciosu chyba. Więcej wodnych Pokemonów. To się musiało stać. Ta gra troluje. To jest troll. To jest trollowanie. To jest trollowanie na najwyższym poziomie. Moi drodzy, dzisiaj jedyne co jeszcze zrobimy, tak jak Infinite Fusion, zaczynamy dokładnie tak samo. Dobra, czekajcie. Straciłem wszystkie Pokemony, które miałem. Więc tak, to prawda, bomba MVP, ale nawet on nie dał rady. Moi drodzy, dzisiaj wybierzemy już tylko starterem. Widzisz, Agucha, mówiłem, jeszcze będziesz starterem, widzisz? Tak będzie, dobra. Miejmy to szybko z głowy za sobą. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Obym. A właśnie, restarty. Czekajcie. Restart 1, tak. Macie rację. Czyli czekajcie, tak. To zostaje randomizer, tylko tutaj aktywujemy to i to. Więcej nie mam. I tyle. Dobrze, wybierzecie na koniec startera. Dajmy tym razem Galar. I tak będą losowe, więc wiadomo. Moi drodzy, wtedy trafiłem cudowne startery, a i tak mi to niewiele dało. Zobaczymy, co będzie teraz, więc ja już aktywuję ankietę, a wy głosujecie. Słuchajcie, kogo wybieramy? I tak zaczniemy kolejnego streama. A więc mamy tak, do wyboru pierwszy Pokémon. O mój Boże, nie! Mularow, klątwa Mularowa. Nie, proszę, ludzie, proszę. Proszę, bądźcie łaskawi. Lećmy dalej. Venipit. No zdecydowanie coś mi nie idzie z tymi starterami. No i dobra, teraz proszę o legendę na końcu. Explode. No moi drodzy, Explode to jest bardzo dobry Pokémon w najwyższym stadium. Mam nadzieję, że wiecie, co robić. Mam nadzieję. Ja się boję patrzeć na tą ankietę. Ja się cholera boję patrzeć na tą ankietę. O jasna cholera, 62% dla Anouna. A wy jesteście źli ludzie. Dobra, wiecie co, ta ankieta już i tak nie ma sensu. Jeszcze ta muzyka. Normalnie najlepszy Pokémon na świecie. A jaka literka?
A i powiedzcie, że A. To by pasowało przynajmniej. A jak Agucha. Perfekcyjnie. Jeszcze naturka pod atak. Moi drodzy, o, przynajmniej ma cudowne IV-ki. Zobaczcie, no kurde, no, fajne, fajne. I ma Mystical Power, który ma 85 mocy? I jeszcze boostuje, może zboostować specjalny atak. Nie no, przyznaję, że ten cios jest cudowny, ale jeszcze ze stabem? Jeszcze się okaże, że Anon porobi mi grę. Moi drodzy, myślę, że jutro będzie stream, nie wiem o której godzinie, nie pytajcie się, może 19, może 20, może 21, wyczekujcie, sprawdzajcie. A ja dziękuję, że byliście dzisiaj. To jakaś, to był dziwny stream, ale no, tak to już bywa, na kole tortury. Zostało mi 7 obrotów i liczę, że być może jak zejdą do zera, to będę miał trochę spokoju. Ale będzie ciężko. Więc to tyle, moi drodzy, na dziś. Jeszcze raz dziękuję, że byliście. Kto tego nie zrobił, to strzelcie lajka. Dziękuję wszystkim ogromnie za wsparcie i widzimy się jutro. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem na razie.